W dzisiejszym odcinku Hall of Fame gościmy człowieka, który no, zarówno granie, jak i swoją własną ścieżkę ma już wpisane w nazwę firmy, jaką prowadzi. Jest z nami Krzysztof Kostowski, prezes grupy Playway. Dzień dobry. Krzysztofie, ja drogi, chciałem cię zapytać, masz 45 lat, jeśli się teraz nie mylę. Coś koło tego. Coś koło tego. Natomiast w branży jesteś już ćwierć wieku. Też coś koło tego. Może, może i więcej. Zanim zaczniemy od jeszcze takich no nie chcę mówić garażowych początków, a więc giełdy na Grzybowskiej, chciałem się zapytać, jakim ty graczem jesteś? Nie jestem graczem. Jesteś biznesmenem, nie graczem. Jakbym był graczem, chyba wiele z tych gier by nie powstało. Dlaczego? Gracz mógłby nie zrozumieć, gdzie będzie gameplay w karmechaniku albo house sleeperze. czy takie gry były potrzebne, czy ludzie tego chcieli. Gdzieś swoimi Troszeczkę swoją pasją poszedłem i uznałem, że jeśli mnie interesują naprawy samochodów, możliwe, że takich osób będzie więcej. Okazało się, że ich jest więcej niż wielu myślało. No bo jest ich trochę dużo takich graczy. Um, ale rzeczywiście nie gram gry. Nigdy nie było na to czasu, a z drugiej strony za dużo w tych grach siedzę, żeby dalej w nie grać. Co to znaczy? Codzienne oglądanie testów. Na przykład standardowe mm, testingi e, ja dostaję w postaci linków do YouTube'a. Jak sobie wieczorem siadam na rower e, stacjonarny, to oglądam sobie na przykład godzinę czy półtorej godziny takich testingów. One idą na każdy ma powiedzmy sobie 5 minut, ale tych gier troszeczkę jest, więc jest to oglądać. E, po tym nie miałoby się już chęci nagrań. Znaczy ja nie mam. Nie mam chęci na granie. Tak dużo interakcji jest z tymi grami, że mam. Dużo bardziej wolę sobie wziąć i naprawić samochód realnie, naprawdę, mm. niż zagrać w grę. Rozmawiałem jakoś z rok temu z Dawidem Cieślakiem, doskonale ci znanym, który, kiedy go zapytałem o symulatory, powiedział takie bardzo ładne zdanie, że to jest marzenie. I to jest takie marzenie bliskie w cudzysłowie zwykłemu człowiekowi. Czy nie jest trochę tak, że właśnie wyście jako Playway odkryli nowy typ gracza, takiego, który, no, no właśnie, nawet by nie wyartykułował, że chciałby zagrać w Karmechanika, w house flippera. Natomiast no, pojawiła się taka możliwość, próg wejścia nie jest wysoki w waszych grach, więc ten gracz no, przyciągnęliście go z sukcesem przed, przed monitor. Po części te pierwsze główne gry były stworzone z mojej pasji. Tak, nie jestem do końca unormowany i na przykład 15 lat temu zbudowałem koło domu dodatkowy garaż. Nie umiałem spawać, bo byłem po, sobie, po ekonomii, więc nie za bardzo byłem w tym, ani nie umiałem naprawiać samochodów. Ale kupiłem dwa stare samochody, karoserię, plus jeden samochód, i zaspawałem garaż w ku zdziwieniu mojej żony pod domem, paskudny, który zmieścił dwa samochody. I przez wakacje, zamiast gdzieś wyjechać, nauczyłem się tych samochodów, bo mnie zawsze one ciekawiły, dlaczego ten człowiek wymieniający klocki hamulcowe zrobi to tak sprawnie, a dla mnie jest to czarną magią. I zmieniłem, mimo że nie zmieniałem się w ogóle na samochodach, praktycznie cały samochód przełożyłem do gotowej karoserii później nim pojeździłem, ale złożenie takiego samochodu było frajdą, samo jeżdżenie było, ale tylko przez miesiąc. Później już się znudziło i o dziwo przyjechał kolekcjoner z Niemiec i kupił ten samochód, nawet wrócił ode mnie spod domu do Niemiec, bo wysyła mi dosyć często zdjęcia ze zlotu. Więc tylko dalej. Człowiek nie ma tyle czasu, żeby podążać za swoimi pasjami. Mnie interesowało, co by było, jakby odrestaurować na przykład stare Porsche, Lamborghini. Wiedziałem, że żona mi już nie pozwoli na jeden garaż. Jeden był i on musiał zniknąć. I w życiu nie było tyle czasu, żeby jednak podjąć się tej pasji, ani też nikt nie sprzedawał karoserii Lamborghini oraz całego do przełożenia. Dlatego gdzieś ten kierunek gry. Ale to też może to powiedzmy połączenie dwóch rzeczy. Bo powstawał cały czas równolegle z Red Dotem, współpracowałem od czasów gazetkowych nad grami i szukaliśmy swojego miejsca. I dzisiaj powiedzmy te preprodukcje, które przechodzą plusy, minusy, wojnę, wiadomo, że przekomarzamy się, czy te preprodukcje, wtedy one były troszeczkę w innej formie, czyli powstawały, powstał rosyjski rajd w stylu hot, hot Pursuit, Need for Speed'a, ale oczywiście jak ten Need for Speed, nigdy byśmy nie dogonili tego 12, 10 lat temu, nie było żadnej szansy, a byliśmy realistami. To jest dobre, że nie goniliśmy czegoś, co było nie do dogonienia. No i wtedy ustaliliśmy, ok, to zróbmy może o lowriderach, czyli była preprodukcja. Oczywiście ona nie była pokazywana tak jak dzisiaj na Steamach, była dosyć w wewnętrznym, powiedzmy, naszym gronie, na pewno mniejszej ilości osób niż teraz, ale pokazaliśmy, to nie, nie miało szans. Później pokazaliśmy lowridery. Ok, te lowridery były w większym zaciekawieniu, ale też poszły na rynek i nie było dużego zainteresowania, bo gra była za słaba albo za mała, na pewno miała jakieś wady. I później low Ridery no to zróbmy te mechanikowanie takie, jak mi interesuje, ale wiem, że to może być taka nisza, która dociera do małej rzeszy, jednak okazało się, że dociera do większej. Jakie było moje szczęście, że na targach, pamiętam, to był chyba 13 rok. Ja chodziłem z tą grą, pokazywałem na tablecie, patrzcie, robimy taką, nikt nie był zainteresowany. Do dzisiaj cieszę się z, każde, z każdej chwili, że z każdego wydawcy, który odrzucał to, bo jeszcze były wtedy takie czasy, że próbowałem wydawców, chociaż ich nie za bardzo z nimi mi szło. Zawsze z wydawcami. Dlaczego w ogóle powstał Playway? No to może nie wiem, wrócimy jeszcze w tym temacie, ale wziął się dlatego, że mi akurat nie współpracowało się dobrze z wydawcami. No i ogólnie jak doszło z tego, że powiedzmy preprodukcje, badania i pasja stały się grą, właśnie tak jak powiedziałem. Bardzo dużo wątków, a chciałbym jeszcze chronologicznie się troszkę cofnąć do czasów, w których jeszcze nie zajmowałeś się autorskimi produkcjami, ale wraz z bratem działaliście faktycznie w giełdzie na Grzybowskiej. Z tego, co udało mi się wyczytać, bo tak przyznałeś w kilku przynajmniej wywiadach, sąsiadowałeś na swoim stoisku, czy w sumie stoiskach, bo tam mieliście ich w kluczowym momencie chyba 10 z założycielami CD Projektu i Techlandem. Ja ściśle sąsiadowałem, albo powiedzmy sobie, razem łączone namioty mieliśmy z Techlandem, mhm. a CD projekt to były kierunki raczej tam pięć stanowisk dalej, więc z Techlandem jak najbardziej. Zresztą giełda była wylęgarnią wtedy firm, dużo firm typu. Action Megabyte i inne takie sprzętowe właśnie powstawały na giełdzie, tam była wylęgarnia, jednak kto bardzo chciał um, do czegoś dojść na tej giełdzie miał taką szansę, cała Polska tam zjeżdżała i to były ciekawe czasy Czasy ciekawe, natomiast nie da się ukryć, że już wtedy y, twoja no, gospodarność i obrotność zaprocentowała. W wywiadzie z Impolandem przyznałeś, że miałeś tych stoisk 10, natomiast ludzie się o te stanowiska w najlepszych miejscach bili, bo tam podobno przy wejściu można było zapłacić 20-30 tysięcy, żeby w ogóle się rozłożyć. Skąd w ogóle, jakim cudem wam się udało w takim razie z Jackiem no, zbudować, nie chcę mówić hegemona czy molocha, no ale mimo wszystko jakieś takie rodzinne przedsiębiorstwo, które z tej giełdy żyło? Oj, tam była to było troszeczkę prostsze, bo chodziło głównie o pieniądze, ale nie, nie jeśli chodzi o rezerwację za stoiska bardziej, żeby mieć pieniądze na obrót. Mhm. I to też pokazało, jak inaczej podchodziliśmy do biznesu. Ja zawsze uznawałem, miałem jako mały taką zasadę, że jak będę miał na tysiąc samochodów, to kupię sobie jeden. Czyli zawsze miałem straszne graty, bo nigdy nie. nie Ciężko było mi to dogonić. Za, nigdy nie kupowałem sobie tych zabawek. Zawsze zależało mi, żeby kto gonić. Mhm. Więc e, jeśli my mieliśmy hurtownie, zawsze wszystkie pieniądze odkładaliśmy dla firm, które. Później. Ja później mówię o czasie jeszcze przed 94. przed ustawą. Przed 94. Wszystkie pieniądze i tak pakowaliśmy, żeby były do zapłacenia na dyskietki, żeby nie mieć żadnych kredytów kupieckich, żeby wszystkie sprzęty, komputery, wszystko, nic, żeby nie było pożyczone, a wszystko, żeby było opłacone. I ktoś powie, ok, niby jakie proste. No nie takie proste. Ludzie brali samochody w leasing, nie płacili swoim kooperantom i na koniec dnia, jeśli brakowało dyskietek, zawsze dostaliśmy je no bo zapłaciliśmy za nie. Później powiedzmy sobie, no i to były czasy przed ustawą antypiracką, gdzie w ogóle to było trochę inne życie. Najlepiej wyszły na tym osoby, które sprytnie zadziałały przy tej ustawie. Bo "Okej, okay, no my powiedzmy, weszła ustawa pierwszego dnia, bardzo duża ilość firm przestawiła się na inne tematy. Jedni zaczęli z gier handlować dyskietkami. My akurat zaczęliśmy handlować shareware'ami, filmami, grami pudełkowymi. CD-projekt też po jakimś czasie przeszedł na. pamiętam sam mega Race'a, gdzieś na placu Trzech Krzyży podjeżdżałem. Pamiętam taki safe gdzie Michał Kiciński wyjmował z niego takie mega Race'y, One jeszcze były format płyty tylko troszeczkę większej, ten Megareis był zafoliowany i to nie były tanie gry, ani nie były jakieś wspaniałe, ale lepsze były od sharewerów, Sherweli też nie były wypasione, ale powiedzmy sobie na tamte czasy była możliwość, że na jednym nośniku było dużo informacji. I były niektóre firmy się do tego dostosowały, no te, które my dzisiaj znamy się dostosowały. Część było takiej, które dalej podążało tą drogą bardzo ryzykowną, ale bardzo intratną. No i oczywiście giełda też, niektórzy im zazdrościli, bo jak nie, nie pokazać, no my tu zaczynamy cierpieć biedę, bo przejście z dob dobrego softu na sharewary, czyli rzeczy, które jak ktoś by miał jakieś inne dostępy do internetu, chociaż wtedy było ciężko, mógł sobie je za darmo pobrać, my chcemy za nie charge'ować, no i nie cały czas na tak zwanych łapkach, płytkach z łapkami, Zarabiali duże pieniądze, ale jednak to, że zawsze wybierałem tą drogę ciężką, na koniec nie jakoś tam dało te efekty, bo te osoby, które jednak poszły w te piractwo, no w pewnym momencie gdzieś tam mogły już mieć te problemy. Jednak ten rynek, producenci tego softu w pewnym momencie powiedzieli dość i po roku, dwóch, trzech rzeczywiście ten handel tym piractwem na giełdzie, moim zdaniem, dosyć mocno zszedł do takich ryzykownych rąk handel już wyszedł pamiętam wtedy chyba poza giełdę na Grzybowską już był bardziej w uliczkach to już były osoby których w ogóle nie znałem nie chciałem znać no i jakoś biznesy się troszeczkę porozchodziły my poszliśmy w tą stronę shareware'ową i ona była ciężka na początku to była jeszcze Amiga 32 wtedy więc to był ten soft pamiętam główny klient digital z Alei Jerozolimskiej bardzo dobry sklep który zaopatrywaliśmy my z kolei kupowaliśmy soft z Częściowo z Niemiec, no z każdej strony, tylko chodziło o to, że co mieliśmy takiego specjalnego, że przeżyliśmy. Po prostu każda złotówka była oddawana dla, na zakup towaru, i to później miało duży wpływ jeszcze na przyszłość. Zaprocentowało, kiedy żeście ruszyli z produkcją tak zwanych tekturek, nie chciałem zapytać, bo nasi czytelnicy mogą, przepraszam, nasi odbiorcy, nasi słuchacze, nasi widzowie mogą być też osobami młodszymi stażem, młodszymi wiekiem, czy mógłbyś wytłumaczyć, czym te tekturki były? I to jeszcze bym się chwilę cofnął. Doszedłbym zaraz do tekturek, mm -hmm. ale właśnie przez to pominęliśmy temat hurtowni. Bo powiedzmy w pewnym momencie tak. odpaliła hurtownia, bo tekturki były później. I my byliśmy takim dosyć ekspansywnym graczem na tym rynku. Czyli rzeczywiście to, że nic dla siebie praktycznie nie braliśmy. Nie mieliśmy żadnego formy pensji, tego wszystko. No to inni nie zawsze tak postępowali. Chcieli normalnie żyć, kupić normalne domy, samochody, ale z obrotu nie bierze się pieniędzy, bo to nie były, to, ten obrót, trzeba dalej przeprowadzić. Można ok, zysk zabrać, wtedy się nie rozwijać. My wszystko. I przez to powstała w pewnym momencie taka struktura kilku spółek, które powiedziały no rzeczywiście troszeczkę za ekspansywnie sobie poczynamy i stworzyła się taka struktura firm top, to się nazywało chyba top 4. No i y, największe hurtownie poza nami się po prostu zjednoczyły, a my, do tego nikt do nas nie zaprosił, no bo taka była struktura... Scenariuszek z gry o tron, słuchaj. Jeszcze raz. Scenariuszek z gry o tron. No było takie zjednoczenie y, firm, no, ale okazało się, że i rzeczywiście parę miesięcy był problem, no bo już w cztery hurtownie udało im się zebrać pieniądze, udało im się y, płacić za towar i kupowali go więcej. Ale jak to w Polsce znowu ktoś wpadł na pomysł, żeby wziąć jakieś samochody luksusowe w leasing, że jednak te pieniądze, jak są na koncie, to może coś, gdzieś coś przestało trybić i te wszystkie cztery hurtownie razem tak jakby odpadły z tego biznesu, powiedzmy w długim czasie. To otworzyło nam w ogóle nową drogę, bo my cały czas nie zmieniliśmy strategii, wszystko co mieliśmy, pakowaliśmy, nigdy nie, nie wisieliśmy żadnych pieniędzy kooperantom. Później to już były firmy Miraż i PS. Poszliśmy na step wyżej. I my byliśmy głównym kooperantem i CD Projektu, dostarczaliśmy też częściowo chyba do MPK-ów swego czasu, mieliśmy swoje sklepy playshopowe. No i wtedy powiedzmy wszedł temat tekturek, czyli jak CD Action zaczął dołączać gry do swoich miesięczników, no to gracz zaczął interesować się, a co to właściwie jest za gra, później czy ten miesięcznik był taki ważny, kupowało się już dla gry. Gra w następnym CD Actionie była ważnym czynnikiem tego, czy będzie zakup, czy nie. I weszliśmy w te tekturki, też jak to ja, dosyć ekspansywnie, czyli zamiast jednego tych tytułów było tam koło 50 i były jakieś max game i to były małe gry. W pewnym momencie się okazało, że rynek na to jest. To było w latach strzele 2005-2010 i rynek na to wtedy był, jeszcze internet nie był aż tak mocarny, a tutaj dawaliśmy po 5 zł gry, pełne bez zawirusowania, za które braliśmy odpowiedzialność. Ich było kilka, tylko że tych licencji w pewnym momencie zaczęło brakować. Bo jeśli kupiliśmy ich 20-50, a mamy 50 miesięczników, to nawet jeśli ta gra lądowała co 3 miesiące albo co 7 miesięcy w poprzecznych, skrosowanych miesięcznikach, to tego było za mało. I wtedy trzeba było zacząć produkować. I do dzisiaj wiszą jakieś wątki pewnie w internecie, w czeluściach internetu, gdzie ja finansuję zespoły. Zlecę grę. Dużo zespołów jednak zaczynało od tego. Te pierwsze zadania, pierwsze jakieś studenckie prace. No zrobiliśmy gry. U nas na przykład była za słaba. To nie jest, że za słaba jej nie będzie. No to weszła u nas jako gra siódma, jako taka rozbiegówka. Więc starałem się, żeby tych młodych ludzi u nas, powiedzmy sobie, do nas jakoś yy, dołączyć No Artifex Mundi, bardzo fajna firma. Maluch yy, Rejser, przecież Piotr Żgadło był producentem. To, to, powiedzmy sobie, to już było dalej, ale pierwsza gra Artifex Mundi, Western Shooter, no to wtedy dopiero to było pierwsze zlecenie, pierwsza gra, wtedy pierwszy raz chłopaki chyba wymyślali nazwę Artifex Mundi i to był Western Shooter, nikt nie zna tej gry, bo to w ogóle w internetu, jeśli w ogóle to znaleźć, ale tak było, później... Był ten maluch Racer 3, de facto taki dwójka była najlepszą, żeby nie urazić kogoś za tą trójkę. To jako pierwsza była tylko broniła się pomysłem i nie była niczym, co podbudowało jakoś, ale super się sprzedawała. To rzeczywiście. To na tamte czasy, znaczy, młoda na firma... Na 10 tysięcy dolarów to już. To były małe pieniądze. Robione było u nas w firmie po godzinach, po hurtowni otwieraliśmy jeszcze i z ludźmi siedziałem sam. Ja sam rysowałem, zdezajnowałem te samochody. Jesteś w kredytach jako Grafik 2D rzeczywiście. I, I rzeczywiście miałem z tym coś do czynienia. W dwójce już mniej, no, powiedzmy, to była jedna z nielicznych gier, gdzie ja siedziałem, bo później musiałem designować gazetki, bo ja designowałem te gazetki, ja grafikowałem. Dużo robiłem, ja ogólnie jestem pracocholikiem. Rzeczywiście w tej pracy dużo się spędzało tego czasu i też dzięki czemu się wygrało, że ten upór był taki, można powiedzieć, trochę ponadstandardowy. No powiem Ci, że był rzeczywiście ponadstandardowy, bo co prawda te czasy są już trochę mało dostępne, nawet jeżeli chodzi o wywiady. Ale gdzieś tam dotarłem do informacji, że Wyście w ogóle mieli stanowiska, jeżeli chodzi o pierwszego Maluch Racera, no właśnie w hurtowni między pudłami i podobno nawet pracownicy hurtowni po godzinach testowali grę. Pracownicy mogli testować Maluch Racera, ale żeby powiedzmy sobie wchodzili w jakieś kolejne tytuły, to nie, nie jakiś raczej wyjątek. Maluch, jasne. maluch mógł być, już nawet nie tak dużo pamiętam. Dwójkę pamiętam, jak u mnie w domu jeszcze była robiona. No, takie, takie to czasy były, ale na tamten czas pamiętam, to było spotkanie z MediaMartem, chyba pierwsze, jakie organizowałem, gdzie my byliśmy dostawcą jako hurtownia, nie było jeszcze maluch rejsera i ja powiedziałem, słuchajcie, kończymy gra o maluch rajserze jako taka ciekawostka. I wtedy był wybuch. Wszyscy mówią, kurczę, ale to jest ciekawe, jak my się z tego śmiejemy. I nas zaciekawiło, to chcemy jednak zamówić, bo możliwe, że klienci za tym pójdą. I klienci za tym pójdą. Tylko my wtedy dostosowaliśmy tę cenę tego produktu do możliwości rynku. To były zawsze tanie gry. Wtedy już gry Need for Speed mogły kosztować 150 czy 200 zł, ale to były gry po 19 zł, furtownie sprzedawane pewnie po 10 do dalszej odsprzedaży, a jeszcze trzeba było zrobić pudełko, płytkę, więc... Mimo, że były wysokomarżowe, to nie były to drogie gry. Były częściowo dostosowane i rynek akceptował. Średnia jakość, średnia cena. Takie były czasy. To dlaczego w takim razie coś się zepsuło przy Maluchu Trzecim? Bo to rzeczywiście no, był istotny krok na w ogóle drodze zawodowej Piotra Żegadły, dzisiejszego prezesa in Games. I też był to produkt, w który chyba wierzyliście, bo oferowaliście go nie za 9, nie za 20 zł, tylko od razu za 30. Bardzo szybko potem spadł natomiast cenowo. No. Jakoś powiedzmy, to już pytanie do Piotra, co tam, co tam się działo, bo my wtedy już robiliśmy kilkadziesiąt gier na raz, ale faktem jest, że ta gra, ludzie uznali, że dwójka mogła być ciekawszym produktem i ta trójka nigdy nie zagościła. Ale trójka i dwójka też były no jakąś próbą w ogóle przeszczepienia tych marek na rynki zachodnie. We Włoszech zadebiutowała trójka jako Bambino Rally 3. Natomiast na rynkach zagranicznych część druga była znana jako Too Fast Driver. Czy takie gry w ogóle przeznaczone? Tak mi się wydaje, bo w ogóle to jest ewenement z perspektywy roku 2021. Jednak głównie na rynek wewnętrzny. Czy one się sprzedawały na, na Zachodzie? Jeśli chodzi o tamte kierunki, które wspomniałeś, to one się średnio sprzedawały, ale za to hitem były CCCP. Mm -hmm. Tych powstało chyba z że cztery. CCCPR, i było kilka takich gier, zamówienia na nie przychodziły, my cały czas podnosiliśmy kosz licencji, chętny był, ale to nie była taka partycypacja w zyskach jak w, w Maluchu, który dystrybuowaliśmy sami. Bo trzeba pamiętać, że ja jednak byłem outsiderem zawsze, starałem się tworzyć sam, sam sprzedawać, więc to były raczej sprzedaże licencji, z tym e Zewnętrznymi wydawcami za dużo nas nie łączyło. To były sprzedaży licencji. Był oczywiście moment, w którym weszliśmy na Czechy-Słowację i Niemcy z własnymi gazetkami. Na Czechy-Słowację to było może i nawet trzy lata, gdzie dużo produkowaliśmy. Węgry też były i były Niemcy. Niemcy nam dały bardzo mocno popalić. Tam biznesu nie znaleźliśmy dla siebie, nie było tam dla nas miejsca i rynek był dużo bardziej jakiś zamknięty dla nas. Czechy-Słowacja, Węgry były przez ładnych parę lat ładnych parę lat. Powiedz mi natomiast odnośnie, jeszcze zamykając może temat w ogóle maluchów, jak wiele gier, które Playway czy wcześniej Play miał w swoim portfolio, no, jak wielu jesteś akuszerem? Bo nie jest tajemnicą, to jest też taka branżowa tajemnica Poliszynela, że maluch Racera stworzyłeś no, z sentymentu w ogóle do malucha, który był Twoim pierwszym samochodem. Teraz wspomniałeś, że karmekanik też no, wynika z Twojego prywatnego doświadczenia. Nie jest też tajemnicą, że ty jesteś pomysłodawcą house flippera. Tak. Gdzie jest, gdzie jest pytanie? Potwierdzam. Jak e... wiele gier Playwayowych czy Playowych no to jest Twój autorski pomysł? Mm -hmm. e, główne, dużo głównych pomysłów będzie. Czyli mm, później jak one zaczynają migrować, już się rozchodzić, mm -hmm. e, to już tutaj mojej zasługi za dużej nie ma. Jak już widzimy jakąś serię renowatorów, ile ich by ich nie było, nie ukrywam, że za, za bardzo mnie w tym nie ma. Ale Ubot, cały od początku do końca koncepcja, która często jest uznawana, właśnie to jest ciekawe. Ostatnio mm, usłyszałem, że Mr. Prepper podąża za This War of Mine. A ktoś gdzieś tam. Później, tylko że Ubot, ja jeszcze wcześniej pokazałem Ubota. Yy, a nawet jeśli to było w podobnych datach, to i tak w głowie miałem taką grę Nightbirds from Hell. Która mm -hmm. była z 10 ja lat wcześniej. Ona była podzielona. I dzisiaj mówienie, na przykład, że ktoś był albo że Fallout Shelter. No ja mam w głowie tego najbardziej francusz. Mało kto go pamięta, ale to była przecięta gra, ona miała prerenderowane postaci i dwójka była znacznie lepsza od jedynki. i CD Projekt był wydawcą, ja byłem hurtownią sprzedającą. No ja z tej y dużo rzeczy wziąłem z tamtego rynku. Skąd się wziął w ogóle ubot? Z tego, że Silent Hunter trójka na hurtownię wjeżdżał co dwa tygodnie wielkimi kartonami i niezależnie, że to było trzy lata od startu. Tej gry, to cały czas te same kartony były. Czyli konstans symulatorów już się wtedy zarysował. Mm -hmm. Czym był Train Simulator z Microsoftu? Gra bardzo droga, podchodząca po 200 zł w tamtym czasie. Była konstansem. Ona nigdy nie miała pika jakiegoś sprzedażowego na początek, ale później sprzedawała się po, po, podobnie. Flight Simulator, a za to gry na przykład kosmiczne, strategie. Zapamiętałem je, które, co później potwierdziły wykresy sprzedaży i naszych zamówień z hurtowni, no że one były. Pik był chwilowy, ale później w ogóle Cię, tego pisały. nie było. One niezależnie od ceny, ona, to były pułkowniki tak zwane, czyli nie, nie chodziła później sprzedaż. A te Półkowniki? symulatory były pułkowniki, czyli stały na półce i nikt ich nie brał. Więc y, okupowanie półek nikomu się nie opłaca. My też na hurtowni musieliśmy dysponować swoimi pieniędzmi, więc towar musiał rotować, a te symulatory zawsze pamiętam rotowały. Oczywiście walka o symulatory zaczęła się wcześniej, dawno. Był tracker na przykład. Widziałem. EuroTrack i możliwości dogonienia niektórych tematów. EuroTrack to było kiedyś czeska firma czy słowacka dla Walusofta, czyli później THQ produkowała 18 Wheels on Steel 18, mhm. y później Heavy, heavy no, mieli całą serię różnych ciężarówkowych sam samochodówek, ale to nie były gry, na, to były poprawne produkty. Ja zacząłem wtedy produkować trackera 1, trackera 2 i już zauważyłem, jak ciężko jest dogonić produkt po dwóch latach. A to było 2-3 lata od kiedy oni zaczęli. Dzisiaj to jest temat dla mnie bardzo ciężki do dogonienia. Po tamtej gonitwie, powiedzmy trackerem 1, trackerem 2, gdzie nie udało mi się ich dogonić, no powiedzmy sobie ustaliśmy, że te produkty powinny być nowatorskie. Gonienie z podobnym produktem, mimo że oni sprzedawali na Amerykę, my chcieliśmy mieć regionalny temat do nas, u nas się jeździło starem. To nie wystarczyło, bo już klient widział, że tamto jest wzorcem na przykład jakości, i już gdzieś się zaczynało rozchodzić, że jak ktoś ubił ciężarówki, był hardcorem ciężarówek, to raczej kupił tamto. Dlatego też Car Mechanic, House Flipper, Gold Rush, UBOT były grami, które raczej OK, może wpisywały się w podobną klientelę, ale musiały być w miarę nowatorskie. To, że teraz już patrzymy, że jest card Detailing, klony Car Mechanika, klony House Flippera, renowator renowatora. Ja nie mówię, że to, był, że to jest dla mnie powód do dumy, tylko to jest nauka dla deweloperów. Trzeba by przestudiować, dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Czym właściwie jest na przykład właśnie preprodukcja i dlaczego zespoły dzisiaj preprodukują po co. A weźmy na przykład przykład. Nieoddalony. Nie Z 2-3 lata temu zespół prezydent Studio robi preprodukcję train station renovation. Nie udaje im się. Pokazują grę, no nie udaje się, no słabo to się. Performuje, ludzie się nie zapisują do wishlisty I to jeszcze mogły być tematy takie pogranicza Greenlight'a wishlisty. E, Okej, okay, bierze to inny zespół, ale też jakoś nie bardzo. Później bierze zespół Life Motion Games, zaczyna robić grę. Praktycznie inne gry nie wychodzą. Card trader nie wychodzi. E, ta gra wychodzi. I to udanie powiedzmy, udanie, poprawne wydanie tej gry daje pierwsze pieniądze i pokazanie, że jest weekend. Okay. I dla mnie to jest ważniejsze od pieniędzy, żeby zespół uwierzył w siebie, że potrafi. Są pierwsze wpływy pieniędzy, zespół zrobił jakiegoś frameworka swoje, swojego renowatorowego, no i proszę, żeby zainteresował się może jakimś troszeczkę oddalonym. Więc oni już, okej, okay, może tam jakiegoś DLCK zrobi, może inna spółka zrobi wersję konsolową, ale już zespół przeszedł na Czernobyl Liquidators i. Build, builder Simulator, czyli tematy, mm -hmm. ktoś by powiedział, ok, Czernobyl może oddalił się, ale ten Builder tak trochę bliżej, może bliżej, ale jednak jakaś inna gra. I to jest w ogóle inna firma dzisiaj. I czy byłaby ta firma, jeśli właśnie nie ta preprodukcja, która przychodziła rąk, z rąk do rąk, aż zakotwiczyła tam gdzieś i, i była wcale nie wy, wypasionym produktem, tylko po prostu co najwyżej poprawnym? Nie wiem, chyba nie. Dlatego... Wiesz, co, dość często podnosi się, zwłaszcza współcześnie, że symulatory to może być po prostu szkoła game dev'u. I chciałem ciebie zapytać, czy faktycznie masz tak, że masz młode zespoły, którym trochę na przykład, ja wiem, radzi, żeby powściągnęły ambicje, że może nie powinny się porywać na jakiś super autorski, super ambitny projekt, tylko zaczęły właśnie od symulatora, otrzaskały się z narzędziami, gdzieś tam też zdobyli ci ludzie know-how, zaufanie do siebie, i potem może zrobią coś z takim silniejszym autorskim sznytem. Symulator nie ma AI, często nie ma animacji. Jest prosty, bo no mają inne zespoły, od których mogą kupić, pożyczyć, asety, wymienić się, współpracować, wykorzystać frameworki, więc jest to szybki wstęp. Mhm. Czy dzisiaj szkoły um, uczą ludzi tak, że my możemy od razu przyjąć ich do pracy? Nie zawsze, nie wszystkie. Czy do nas przychodzą bezpośrednio ludzie po szkołach? Niekoniecznie. Czasem to będą osoby przypadkowe, które chodzą na przykład na nasze darmowe kursy, bo. Kursy na przykład playwayowe wprowadziłem, w które nie mają żadnej zależności. Ludzie przychodzą i mówią, no dobra, odbędziemy kurs i na pewno wy chcecie jakąś lojalkę. Właśnie nic, nie ma żadnej. Możecie w ogóle przychodzić i iść do konkurencji. Chodzi o to, żeby te osoby były. Wszystkie kursy, co robimy, nie mają żadnej lojalki, ani żadnej umowy. Ktoś może w ogóle przyjść na trzeci, kurs czwarty, na siódmy nie przyjść, a na ósmy nic nie podpisuje. W ogóle nie musi u nas pracować. Tylko, że. Jeśli już u nas jest, są te billboardy, jeśli są zespoły deweloperskie, które przychodzą pokazywać swoje gry, no to wiadomo, że część z tych ludzi u nas zostaje. Często wykładowcy, a widząc się z tymi prezesami spółek, którzy jeszcze rok temu nie byli żadnymi prezesami, tylko byli testerami albo byli programistami, no widzą ten kierunek i też chcą nim podążać. Zeszły rok, czy powiedzmy giełda ostatnich lat, a zeszłego roku to już epicentrum, no, pokazała nam, że może być wysoka wycena niektórych spółek bez dwóch zdań. Jasne, tylko wiesz co, jedna prośba. Na chwileczkę zawiesił tematy giełdowe i też zawiesił temat przepisów w ogóle na grę Playway, bo to jest bardzo ciekawe, ale chciałbym jakoś iść chronologicznie. Jest faktycznie rok 2000, powiedzmy 5, 6 wydajecie maluch Racery, ale nie tylko. To się rzeczywiście, jak już zresztą wspomniałeś, bardzo szybko rozlewa, pojawiają się bardzo różne gry motoryzacyjne. Natomiast one. Nie wiem, czy ci to nie przeszkadzało. Nie cieszą się specjalną estymą wśród dziennikarzy. E, powiem Ci, że sięgnąłem sobie przed naszą rozmową do książki Marcina Cosmana, Nie tylko Wiedźmin, no, która jest jedną z nielicznych takich prób holistycznego ujęcia, co się w game dewie działo no, na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Jestem ciekaw, czy wiesz, ile pada razy nazwisko Kostowski? Nie. Yeah. Zero. Play pojawia się jako play publishing w dwóch miejscach i jedno, jedno z nich jest zmianką, natomiast fragment ci przeczytam. Ride przez Polskę był grą kompletnie nieudaną, ale, nie na tych samych sen, ale na tych samych sentymentach lata później bazowały inne równie koszmarne produkcje. Maluch Racer 2003 i pozostałe racery z Syreną, Warszawą, Trabantem i Polonezem w tytule. A właściwie Syrenką, Warszawską, Trabim i Poltkiem. W firmie Play Publishing udało się skutecznie obrzydzić graczom osiągnięcia polskiej i nie tylko motoryzacji. Jak Kosmanowi odpowiedzieć? Hmm. Trzeba wziąć pod uwagę, że Gazetka mogła kosztować 4,90. Mogła. mogła. Trzeba było dostosować się do ceny. Dystrybucja bierze połowę. VAT 23%, albo 8% wtedy. Płyta z tekturką złotówka, więc my musieliśmy zmieścić się w złotówce. To musiało być bardzo tanie gry, z reguły dla dzieci. Mhm. Jeśli ktoś do nich podchodził, że to jest substytut Need for speeda, to był błąd. To był substytut shareware'u, czyli to były małe gry, do których czasem było tak, że taki maluch racer czy syrenka racer mógł przyciągnąć, a dodawany był dużo lepszy produkt, którego nikt nie, nie był w zainteresowaniu. Na przykład powiedzmy sobie, e, troszeczkę strzelek. Była chyba gra Massive Assault z Wargamingu, mhm. czyli dzisiejszego World of Tanksa, która znajdowała się w tych gazetkach nieraz. I to była bardzo dobra produkcja, ale nikt jako. Pod tym tytułem jej ani nie znał, ani za bardzo nie chciał. Czyli chwytliwość tego tematu była mała. Więc jeśli była syrenka, która się sprzedała, a dostawał dobry produkt, no to z jakiejś powodu ludzie kupowali te tematy. Jak ja wprowadzałem, powiedzmy pierwsze, pierwszy mój tytuł to w ogóle był Walcher. De facto gra, która jest grą debiutanta ostatniego na giełdzie firmy Drago Entertainment. I ten Walczer to był śmigłowiec z góry, no, była poprawna gra. Tylko później się okazało, że do Walczera został czy do podobnych lepszych gier, no bo nikt nie wpadł, żeby dosyć mocno dystrybuować produkty słabej jakości, czyli takie naprawdę bardzo tanie, jak te samochodówki na przykład, czy rutkowski. rutkowski na jest przykład. Back. Mam ten... dwa egzemplarze, bo powiem ci, że jeden, który sobie kupiłem i mi nie działał, ale stwierdziłem, że mi się nawet nie opłaca reklamować, bo to kosztowało jakoś 20 złotych. To chyba najdroższa cena, jaka była tego produktu możliwa, ale rzeczywiście a raczej... pudełku był, wiesz, nie żadne gazetowe wydanie, m, tylko... Pewnie tak, um, ale m, były też kajko i kokosze, tytusy, wiele takich gier i faktycznie dużo z nich, tylko niektóre były przeciągające, mm -hmm. a niektóre były dobrą grą. I teraz tak, czy rynek, by, czy rynek by zabił możliwość dystrybucji dla nas, jeśli to były gry, które w tej cenie ci gracze nie akceptowali? Tak, zabiłby to. Rynek to są ludzie jednak myślący, którzy dystrybuują swoimi e, portfelami, ale my nie byliśmy monopolistą. Mimo, że tych miesięczników mogło być dużo, to cały czas pamiętam. Był Play, komputer, e, Play, komputer świat, może i Klik, jeśli dobrze Też. pamiętam. Był e, CD Action, jednak wybór tych gier był. To I dlaczego wiem, tak my mieliśmy łączny nakład w, powiedzmy, w szczytowym e, okresie 500 tysięcy miesięcznie. Z czego powiedzmy zwrotów mogło być nawet 60%, ale mhm. 200 tysięcy mogło być sprzedane. Więc jeśli nawet była rentowność pół złotego na sztuce, to w tamtych czasach dla spółek growych, które giernik nie brał poważnie jako biznes, było to w porządku. Więc odpowiadając na pytanie, czy to były dobre gry, oczywiście, że to były poprawne produkty w tej cenie. Były substytutem shareware'u, były czymś, co przyciągało, żeby ktoś dostał lepszą. Jeśli byś cofnął się do takich płyt, one z reguły coś jeszcze miały na tej płycie. Mm -hmm. Czyli jakby nawet była ta syrenka racer, to dodatkowo pewnie była jakaś inna gra, która była lepsza lub inna. Ale było jakąś, była już wtedy walka o klienta. Tylko dostosowanie do tego rynku musiało być szybkie. Powiedzmy sobie: wchodzą gazetki 2005 rok, puszczamy walczera, już musimy awizować za dwa miesiące kolejny produkt. Pamiętam jeszcze: to był cycling manager chyba dwójka, albo w żółtej okładce. Sam robiłem wszystkie okładki, sam projektowałem takie tekturki takie, później tekturki wsadzane, różne tematy. Najpierw na drukarkach je robiłem, później interligator, Firma drukarska to sprawdzała, jak to będzie przy dużej ilości. Były firmy, które to pakowały, ale sam te pierwsze fazy ja robiłem. I no w pewnym momencie trzeba było dużo tego zacząć dostarczać. Rynek był chłonny. No dostarczamy maluch rejsery, dostarczamy. Jeśli by była w pewnym momencie stop, ktoś powiedziałby, nie no, trabant już się nie sprzedaje. Nie byłoby Warszawki jakiejś. Nie no, sprzedaje się. Chcą. Chcą, żeby za 5 zł była Warszawka. Bo najtańsze te tematy, trzeba pamiętać, że startowały wtedy do Gamera, a Gamer był za 4,90. Ja mówię, tekturka, nic znanego, tytuł jak każdy inny, ale 4,90 brutto, z Watem, z płytą, z narzutami wszystkich firm po drodze, z opłaceniem deweloperów, tantiem i wszystkiego, więc to było wyzwaniem walczyć z podmiotami jednak Axel Springer Bauer. My na koncie finansowym mieliśmy tyle, że jak wszystkim popłaciliśmy, to mieliśmy tylko tyle, żeby jeszcze zapłacić pewnie na prąd. Axel, Springer i Bauer były dużymi korporacjami. To były firmy, których. No to były duże firmy, dalej no. są dużymi firmami. No i możliwość, że ktoś w ogóle by ruszył w konkurencję z nimi nie była dosyć oczywista w tamtych czasach. Nie było, pojawiały się pewnie jakieś, takich periodyków jak my oczywiście było. CI Games obecnych chyba miał jakieś, na pewno miał jakieś w tym temacie, ale rzeczywiście nikt nie podjął się walki takiej, żeby przeskoczyć ilości nakładów niemieckich pism. Czyli jeśli CD Action, czyli grupa Bauer razem z drugą ich gazetą nie pamiętam tytułu, ale to był Play albo chyba Click, no to powiedzmy sobie mieli nakład łącznego 300 tysięcy, więc jak my przeskoczyliśmy na 500 miesięcznie, to było, to było coś. To było jednak pokazanie, że możemy, ale oni oczywiście, że mieli lepszy produkt. Gry, jakie wyselekcjonowali, to były pierwszej klasy gry lub drugiej. Może rzeczywiście te pierwsze zakupy nie były super, ale jak później wydawcy zobaczyli, że, czy deweloperzy, właściciele praw, że wcale nie, nie, nie jest to dla nich takie Uciążliwe, że ta gra będzie po dwóch latach, no to doszło do współpracy i Bauer, Axel Springer widać było po rynku, kupuje te licencje. I wcale nie kupował najgorszych, kupował raczej najlepsze. Fallout drugi. Chociaż myślę, że nasz maluch Racer też mógł gdzieś w jednej z tych firm się znaleźć. Leju chyba był, natomiast głowy sobie nie dam na ten moment uciąć. Ale tak, też go zresztą myślę, poznałem że... przez jakąś gazetę. Myślę, że gdzieś mógł być. Więc odpowiadając, tak, przeszłość nie była różowa, a, de a detektyw Rudkowski rzeczywiście to była no, co najmniej ciekawy case, bo jak zaczynamy development, to nie wchodząc w szczegóły, zdarza się coś z naszym bohaterem bardzo złego, a my musimy skończyć development, bo już wsadziliśmy jakąś kasę, a jednak widzimy, że inwestycja tych pieniędzy jest już bez sensu, no, mniej celowa, oraz widzimy, Um, też, że deweloper sam po prostu nie za bardzo jest zainteresowany już tą grą, bo widzi, że tu coś się wydarzyło z naszą kluczową postacią. Co się wydarzyło z kluczową postacią? To był te, wtedy tematy jakieś tam telewizyjne, trzeba by przejrzeć, um, gdzie właśnie naszego detektywa no, spotkało jakieś tam, tam były jakieś zamieszania dosyć duże. Mm -hmm. No i to, to my wchodziliśmy na wzlocie zainteresowania, kiedy te tematy były, telewizja była pełna, a w, Epicentrum naszego dewelopmentu było pechowe, bo wyszło na moment właśnie braku zainteresowania, gdzie coś się i wszystko z telewizji, praktycznie zdjęcie. Więc gra została wydana, ale dzięki temu, że jest tak, chwytliwy tytuł, jak zwykle u nas, za mocno pewnie. E, Hajpowania nie było, bo forma hypowania my nie wydawaliśmy pieniędzy na marketing, więc ja bym tu. Ale samo to, że to się ukazało w tysiącach kiosków i było w jakiejś cenie. No, powodowało, że weszło to na języki do kanonu, że coś takiego no wciąż było. Wciąż rozmawiamy, wiesz, 15 lat po premierze. Coś, coś się działo. Tych gier jednak zrobiliśmy na pewno więcej. Był, Na przykład wczoraj się do mnie odezwał deweloper gry Frankenstein. Musiałem sobie przypomnieć, że w ogóle taka była. Dzisiaj deweloper, który no, dużo rzeczy ciekawych tam e, zrobił, e, ale miło się czasem po, po czasie spotkać. Dużo tych gier się stworzyło. E, Wielu deweloperów weszło pierwszy raz w development. To często byli ludzie, którzy nie mieli w ogóle drogi szkolnej, która miała ich nakierować na development gier, a jednak możliwość to, że na prostym frameworku zrobią jakąś grę, a my im zapłacimy, możliwe, że ich zostawiła częściowo u nas, a później możliwe, że i CD Projekt lub duże firmy. Jednak trzeba pamiętać, w rynku nie za bardzo ludzie chcieli osoby całkowicie z ulicy, które nic się nie znają i to mimo tego wszystkiego prawdziwego co będzie o mnie mówione że gry mogą były być słabe czy jakie by nie były to byłem jednym z nielicznych który jednak poświęcał czas i pieniądze żeby ludzie którzy nie mają zielonego pojęcia o grach jednak dostawały pieniądze i próbowały i nie zawsze się udało wiele wychodziło do śmietnika bo jakbym wszystko wydawał co było no to ta książka rzeczywiście by była dosyć mocna. Mogłoby się pojawić parę razy nazwisku, chociaż mogłaby być pełniejsza. ...w niefajnych kontekstach. Ale powiedz mi, bo ten rok 2011, kiedy następuje rozłam, do którego zaraz przejdziemy, to był też rok, w którym wiele studiów w Polsce się decydowało na taki skok wiary. Mam tutaj na myśli ICD-projekt, który no, był już wtedy gigantem dystrybucyjnym, ale dystrybucja papierowa pomału do Lamusa odchodziła w związku no, no, ze wzrostem cyfry, mówiąc kolokwialnie i Wiedźmin rzeczywiście powstawał. Był Techland, który no coraz śmielej próbował się w tym segmencie, nie wiem, Double A-owym. Marek Timiński też miał z no, dzisiejszego CI, CI Games plany na snipera. I dlaczego ty właściwie nie miałeś takiego właśnie romantycznego snu o stworzeniu jakiejś wielkiej produkcji, która w ogóle się pojawi na językach wszystkich, będzie dystrybuowana w dużej cenie, tworzona przez duży zespół? No, i sprawi, że, że rzeczywiście będziesz yy, zaistniejesz w masowej świadomości. Nigdy nie było w ambicjach stworzenia wielkich gier. Za dużo było przypadków, problemów, bo ty yy, na przykład analizuje, czy rynek analizuje Wiedźmina jako yy, piękną drogę. To nie była nie. łatwa droga. A, inaczej, możliwe, że inwestorzy dzisiaj analizują Wiedźmin, fajnie powstawał, prosta droga do sukcesu. Po co robić małe gry, jak można dużą? Tylko pytanie, gdzie powstawał pierwszy wiedźmin. Z mojej wiedzy w Łodzi, pytanie, czy on tam powstał, z mojej wiedzy nie do końca. Pytanie, czy był przeniesiony, czy zespół było w ogóle stać, czy była płynność na to? I tym, co powiedzmy sobie, mną źle pokierowało lub inaczej pokierowało, ja zawsze chciałem mieć pieniądze na to, co robię. Mhm. Czyli jeśli były firmy, które na przykład zaryzykowały kredyty, lub nawet, dobra, zróbmy to, nawet jak nie mamy tych pieniędzy, to ja nie byłem tak otwarty na ryzyko. I po części Playway dalej, jak będziemy o tym omawiać, to gdzieś jest też pokłosie tego, że moja skłonność do ryzyka jest mała mhm. albo jest znikoma przy innych podmiotach. Dobrze czy źle? Różnie. Można powiedzieć: była spółka After Fall Insanity Nicolas Games. Tak. Duże ryzyko, duża gra, produkt, który miał zawojować. No tylko pytanie, czy z, mały, czy z małych gier nie powinno się rozwijać zespołów, znajomości między tymi ludźmi robić większych, od razu powinno się robić dużą? Ten przykład, powiedzmy sobie, pokazuje, że na pewno jest to do przemyślenia jeszcze raz. Ja wierzyłem, że z małych zespołów mogę robić coraz większe gry. Moim zdaniem nasze gry są coraz lepsze, ale do gier AA daleko nam, a nawet i nigdy pewnie nie nazwę żadnej mojej grą właśnie literami A, bo później będzie a czy to była taka gra a no, Jestem od tego no, daleki. Terminologicznie to jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem, już się jakieś 4A pojawiają, także yy, trudno nawet. A to są na tyle nieostre kategorie pojęciowe, że trudno nawet yy, gdzieś je przypiąć do konkretnej produkcji. Natomiast yy, odnalazłem kiedy, taką rozmowę, którą kiedyś miałeś yy, dla poligami, w której zdradzałeś, że miałeś taki zespół, no, nie chcę mówić oczko w głowie, ale taki właśnie, który konsekwentnie rozwijałeś i który twierdziłeś, że. No, przy którym inspirujecie się drogą sukcesu CD projektu i masz nadzieję, że konsekwencja w jego powiększaniu zaowocuje, że ten deweloper no, będzie jednym z pięciu najważniejszych deweloperów w kraju. Czy wiesz, jak to był zespół? To było CFG. Tak. To CFG. było CFG. Ale niestety nie wszystko, nie wszystko idzie tak, jak żeśmy sobie pomyśleli. Ale wiesz, no tam gra wiesz, Do, może dopowiemy naszym słuchaczom, mhm. chodzi o Creative Forge, które wtedy rzeczywiście było no, opromienione sukcesem Hardwesta. Ale właśnie, czy opromienione sukcesem Hard no, w Hardwesta? Wiesz co, na tyle, na ile jestem rozeznany, no to był znany i sprzedawał się chyba nieźle. Dobra gra, ale sukcesem myślę, żebym tego nie nazwał. Ja nawet dzisiaj nie dam sobie głowy uciąć, czy ta gra się zwróciła. Powiedzmy sobie, może się zwróciła. Mhm. Okay? Ale czy o to chodzi w naszym biznesie, żeby po iluś latach zwrócić grę? No Nie do końca. Dobry produkt, ładnie zrobiony, mm. na tamte czasy, jak na nasze portfolio. Bardzo dobra jakość, ale ilość nerwów u mnie no, niesamowita. Trzeba pamiętać jedną rzecz. Ja wsadziłem swoje pieniądze oraz w 2011 roku, a jeszcze do tego pewnie będziemy wracać, plus 3 miliony weszło. Miałem 3 miliony 300. 000. Na 13 zespołów poszło milion 300. 000. Nigdy nie brałem żadnych pensji. Wszystko było za darmo. Właśnie, bo to jest taka legenda ładna, że ty w ogóle przez 5 lat zrzekłeś się pensji w którymś momencie. Tak, ja, ja to jest takie mam troszeczkę inne podejście do firm. Dlaczego w ogóle nie zainwestowałem pieniędzy, tylko założyłem nową firmę. Ja powiedzmy sobie my jeszcze w latach 9. 10. sprzedaliśmy moim zdaniem dosyć mocną domenę play.pl, to było mhm. wieloletnie negocjacje I ludzie uznali to za jedną z większych transakcji. Nigdy tego nie komentowałem, ale o co chodzi? Interesowałem się, kom, gdzie mógłbym zainwestować, i moje wymagania były za wysokie. Rynek tego nie spełnia. Ja chciałem, żeby takie. Prezes może wziąć premię, ale jak super zarobi, albo zrobi coś niesamowitego, inaczej nie powinien w ogóle brać. Wszystko się wzięło w ogóle z takiego filmu, który oglądałem z Michaelem Keatonem 35 lat temu, gang Ho. Hango albo Hang Gang Ho, który przez 30 lat w mojej głowie w ogóle ewaluował. Ja go rok temu obejrzałem, ale o co mm -hmm. chodziło? Tam była fabryka, Japończycy przyjeżdżają do Ameryki i pokazują, że jeśli ten prezes ta osoba razem z nimi montuje na linii montażowej te samochody, jest przy każdej śrubce, nie bierze żadnej pensji, je, żyje o chlebie i wodzie, i razem z nimi to w pewnym, w pewnym momencie ta fabryka zaczyna istnieć. I tak sobie wyidealizowałem ten film przez te wiele lat. to było, Ja jako młoda osoba to oglądałem, powiedzmy, miałem 8 lat, że dla mnie to było kurczę. To jest podstawa, że jeśli chcesz założyć firmę, żeby ona się liczyła, musisz być w środku każdego procesu. W tym szeregu. jasne. Zawsze, w środku. I musisz dawać jakiś przykład. Ktoś powiedział, ale Banialuki dawać przykład. A... No i właśnie. I ja byłem za tym, że prezes nie powinien pobierać pensji, póki sam nie stworzy sukcesu, bo inaczej to jest przejadanie pieniędzy inwestorów, a już wtedy miałem pierwszego inwestora w swoim życiu, w 2011 roku. W ogóle powinien coś pokazać, bo inaczej to jest porażka. I w Japonii od tego może nie Harakiri, ale powiedzmy była zaduma, co najmniej nad tym. Mm -hmm. I było parę rzeczy, które ten film, powiedzmy sobie, tak na mnie zrobił dosyć duże wrażenie. obejrzałem go rok temu i on w ogóle taki nie był. To sprostowanie: on nie był. I ci Japończycy byli wyluzowani, I oni wcale tam na tych taśmach nie pracowali. Ale powiedzmy sobie, w mojej głowie gdzieś do niego dostosowałem i rzeczywiście ktoś może powiedzieć: Ale ty jesteś w tylu spółkach, w tylu procesach. Jestem rzeczywiście. A tak, kto jest jakoś, a za tylko, od pytania pewnie. Zresztą, odszedłeś, ale dobrze, że jesteśmy przy roku 2011, bo chciałem ciebie zapytać o e, przyczyn, dla których no, ten wasz tandem, to znaczy ty i Jacek, się rozpadł. Bo z tego, co słyszałem, ty bardzo też parłeś do tego, żeby playa wprowadzić na, na rynek kapitałowy, a Jacek nie był do końca przychylny temu pomysłowi. Powiedzmy. Tak, może rynek kapitałowy, tak od razu to jeszcze nie, ale ogólnie, żeby tą, grę, tą firmę gdzieś dalej prowadzić. Mm -hmm. Jeśli ona była rozwijana i ona w latach 2006-2007-2008 wykazywała zyski 3, 4, 5 milionów zysku netto, to na tamte czasy, jakbyśmy wzięli KRS i innych spółek growych, to nie był standard. To tak delikatnie mm -hmm. mówię, że Pozycja finansowa spółki jest taka, że buduje sobie biurowiec, że już zaczyna, nie mając co zrobić z tymi pieniędzmi w 2009, zaczynamy kupować jakieś grunty, działki okoliczne i w ogóle. Byliśmy dobrze sytuowani, żeby pójść krok dalej, pójść właśnie mocniej w development w Steam. No i tutaj rozjechaliśmy się trochę, bo ja się uznawałem za pracoholika, który bardzo dużo pracuje i uzurałem sobie, że no kurczę, chciałbym to, bo na Druga strona mogła powiedzieć, że nie, to jest moja zasługa. Ja mówię, słuchaj, no to zróbmy tak, to ja całą firmę zostawiam Tobie i zaczynam od zera. No ale bardzo ciężko jest w 2011 roku, jakbyśmy się obudzili teraz 10 lat temu, wchodzi operator komórkowy Play, już rynek jest w miarę wypełniony, gry nie są popularne, inwestorów do gier wcale nie ma aż tak za dużo. 11 bit wchodzi na giełdę od 3 milionów złotych i po prostu kapitalizacja. Ja wiem, na dzisiaj śmieszne, ale tak to było. Nie było takie oczywiste, rzucić wszystko. Ja akurat wykończyłem sobie, mimo że mieliśmy dosyć fajny, nowy, nowoczesny, nowiutki biurowiec, karty dostępu, wszystko, to wykończyłem sobie piwnicę w jednym domu i zacząłem w piwnicy. Nie to dlatego, że Jobsy inne, tylko jakoś mm -hmm. kurte, uznawałem, że wyjdę sobie znowu z nory z piwnicy, bo wtedy można sobie tak pomyśleć, zacząć od zera. No i zacząłem. Znowu zacząłem. Ci deweloperzy, z którymi już miałem słabszy kontakt, czy jeszcze na mnie liczyli, że no nie było wiele osób finansujących zespoły, żeby było jasne. Nie było. Jak jest mój wątek na jakiejś grupie, są takie grupy zamknięte, deweloperskie dla deweloperów, na przykład jedna pewnie znasz, tylko na zaproszeniach, no to tam mój wątek wisi z 10 lat albo i więcej. To on ma... I on jest pierwszy. Możliwe, że później finansuje, finansuje, ale trzeba zobaczyć daty. Kiedy? 18 rok, a mój jest z 8 roku albo z 9. Więc wtedy już rzeczywiście swoje pieniądze dawałem tym deweloperom i ryzykowałem te pieniądze. W jedenastym roku uznałem, że ok, zaczynam wszystko od zera i nie to, że sprzedałem tamtą firmę, tylko po prostu powiedziałem pozdrawiam, odchodzę, nigdy nie sprzedałem w tamtej firmie żadnego udziału i odpaliłem od nowa podmiot i... Starałem się przez wiele lat udowodnić sobie, że jestem w stanie zarabiać w nowej gospodarce, więc mimo, że już w 2011 roku wejście na giełdę nie było problemem dla firmy, a tym bardziej jak ja miałem story prowadzącego firmę zarabiającą, to powiedziałem, to nie jest ten czas. Ja sobie muszę sam udowodnić, że system wielu podmiotów działa. I to troszeczkę trwało w 13-2014 roku. Pierwsze zyski. W 15. Już ten karmechanik dopiero w 16 mówię: ok, to jest ten czas, bo ja potrzebuję, bo ja już nie mogłem więcej zespołów znaleźć. To już było konferencja Microsoftu 16 rok. Pierwszy raz mówię na rynku: słuchajcie, rzeczywiście mam 44 zespoły. I Peki, wszyscy, o kurczę, dużo, kiedy, gdzie, którędy to zbierałeś, jak, ale dlaczego 44, dlaczego tak dużo? No bo tak, taki miałem profil, zebrałem sobie te zespoły i one robiły gry. Oczywiście, ktoś powie, ale zespół zespołowi nierówny. To nawet nie zawsze można było nazwać zespołem, bo to był jeden człowiek. Dla mnie to był zespół. Kiedyś ubot, jeden starzysta, dzisiaj fajny zespół. Tak, czeka, czekaj, bo to zrobił jeden człowiek? No, fff, można powiedzieć, zaczął jeden człowiek, mhm. ok? czyli przyszedł do, do mnie Marek i, i pokazał mi jako stażysta pokazał mi grę. To był akurat szachy ale seks szachy seks szachy tak szachy ala street poker tylko że szachowy No i aplikacja została dosyć szybko usunięta ale przyszedł do mnie. Powiedział, Jestem zainteresowany darmowym stażem. To już jak był to rok typu 14 13 to mm -hmm. osoby które umieją programować grę mobilną no już nie powinny szukać stażu. Ja mówię, Marek, kurczę, ja i tak ciebie stracę za tydzień na tym stażu, więc ja już masz kasę. I słuchaj, ja mam taką... I na początkowo wszedł w produkcję własne, czyli finansowałem wszystko, co on robił i te pierwsze dwie gry w ogóle nikt ich nie widział. Czy to była gra typu Waterworld z Kevinem... No, ala online'owa, gdzie już można było grać po sieci i nigdy nikt jej nie zobaczył. Czy to była kolejna gra o atapach, atakach somalijskich piratów, czy... No powiedzmy sobie, żadna z gier Marka nie... Nie było nigdy tyle zapału, żeby coś skończył, ale ja widziałem, że to może moja wina była, a może jego, no jakoś Zawsze pojawiał się nowy jakiś pomysł i troszeczkę rzeczy poszło do śmietnika wtedy, ale w pewnym momencie mówię, słuchajcie chłopaki, ja tak dużo tych tysięcy Science Hunterów trójki, nie czwórki, nie piątki, nie jeden. trójki przerzuciłem, spójrzmy gdzie jest, zróbmy z boku jak Neighbors from Hells, bo to było fajne, zróbmy kilka możliwości i ja jestem pewien, że uda mi się to do graczy przedstawić, bo... Pamiętam, że te gry Science Hunterowe, łodzi podwonne sprzedawałem bardzo długo. Jak zaczniemy robić, to Wy będziecie updateowali, supportowali tą grę 10 lat i tak jest. Oczywiście ktoś powie, no ale okej, okay, ale oni mieli rok robić. Później dołączył jeszcze programista z gry Hopa Hidden Object Game. Później do, do, dołączył jeszcze do nas taki chłopak z Samsunga, który był fanem um, z tych łodzi podwonnych i nam wszystko mówił, gdzie co powinno być. I ta gra miała powstać, powiedzmy, no dobra, półtora roku, po czterech latach powstała. I tu jest kolejne rzecz i tak się zwróciła jeszcze przed premierą. Zwróciła się przed premierą, bo Marek zrobił system wody, który później był sprzedawany, na którym później gra Cold Waters y, częściowo wykorzystała całą wodę i nie jedna gra. My już w pewnym momencie powiedzieliśmy: chwila, przestajemy go sprzedawać, bo to jest. dobre i przestaliśmy. Już nie sprzedawaliśmy później tego, ani z nikim nie podzieliliśmy się rozwojem. Jak nawet ktoś powiedział: kurczę, no, a nie ma supportu, to nawet oddaliśmy pieniądze? Nie. Nie. Nie, nie, nie sprzedawaliśmy dalej tego. Na tamte czasy mm -hmm. każdy pieniądz był ważny, ale już powiedzmy sobie w pewnym momencie, jak już zaczęło to się sprzedawać i chłopaki zobaczyli, że słuchajcie, to jest po prostu ciągły napływ pieniędzy, tylko róbcie swoją drogą, no to zatrybiło. I, to, i tu też był taki, powiedzmy, mit, który krąży, że ja stoję tak jak car z takim batem i mówię, jutro premiera. Wręcz przeciwnie, dla mnie szybka premiera to jest wrócenie do tego, co było w 5 czy 10 lat temu, do słabych gier. Wręcz przeciwnie, mówimy: róbcie dłużej tą grę. Tak dużo specjalnie robię gier, żeby nie przyspieszać premier. Mm -hmm. Dlaczego boom symulator robi się tak długo albo builders of hadi Bo nie chcemy wypuścić słabych gier, bo to się po prostu nie opłaca. Jeśli ktoś nawet podejdzie do mnie i powie: Ale ty jesteś komercyjny do szpiku kości, chcesz zarabiać. No dobrze, czy dobra gra zalobi lepiej niż zła? No lepiej, no to bardziej mi się opłaca. Jeśli nawet powiemy, że komercja y, giełdą kręci komercja, bo po to wchodzimy na giełdę, żeby zarabiać, to jednak gracze najlepiej oceniają dobre gry. Mm -hmm. Rzadko będzie tak, że będą oceniali słabo. Ktoś też powie, powie zaraz, to po co wydaliście dwa dni temu karmechanika wiarowego, który jest po prostu do bani. Okej, okay, cały czas się uczymy. Znaczy, ja was nie podejrzewam o to, Krzysiek, że wy nie wiem, celowo wpuszczacie jakieś gorsze, gorsze buildy na Steam. Yy, zastanawia mnie, natomiast skoro już jesteśmy przy mitach, yy, bo wspomniałeś, że nie stoisz z batem przy deweloperach. Natomiast jest też taka, no właśnie nie wiem, czy na, na ile to jest jakaś legenda miejska, że wasz dział marketingu już nie wyrabia i dlatego niektóre tytuły opóźniacie. Nie. Nie no, dział marketingu. Co to jest w ogóle dział marketingu? A bo to, jest, to jest ciekawa kwestia, bo pamiętam, że w okolicach 2011 roku ty jeszcze jeździłeś na Gamescom i tego typu imprezy. Natomiast, takie jest moje wrażenie, mogę poprawić, jeśli się mylę, wy się nie marketujecie jak klasyczna firma wydająca gry wideo? Dla mnie pojechanie na targi mm -hmm. to są głównie rozmowy z wydawcami. Do pewnego momentu jeździłem, bo ci wydawcy zawsze byli Kurczę, no może będzie bardzo dobra zaliczkowa oferta, może jednak spróbujemy. I w pewnym momencie po Karmechaniku zrozumiałem, kurczę, jak ja bym się tam wystawił, super z tym Karmechanikiem, a nie tylko latał z tym tabletem, kurczę, ktoś by wziął tego Karmechanika. Ja dzisiaj nie byłbym tą firmą. Co by było w ogóle, jakby Playway nie miał tak e, brędu Karmechanika, bo sprzedał e, Housewipera i 50 innych. To nie byłby Playway. Nic nie sprzedaliśmy. No nie, natomiast na targi się nie tylko po to, żeby rozmawiać z wydawcami, ale też, żeby prezentować się okay. graczom. i teraz tak. Ilu graczom się zareprezentujesz na przykład na Gamescomie? 455 tysięcy chyba ostatnio. Ok, ilu, tych, ilu z tych graczy zainteresuje się Twoim mniejszym stoiskiem? Nie mamy hardkorowych gier. E, można powiedzieć, ok, ale CI Games na przykład ma duże stoisko. Mhm. Okej, okay, ok, ale nie mamy takich gier. Powiedzmy, ilu osób zainteresuje się stoitkiem karmechanika? Nie tak dużo. A do. Powiedzmy sobie, jesteśmy w stanie przyciągnąć tam 100 tysięcy graczy mm -hmm. z Niemiec, głównie z Niemiec. Ile jesteśmy w stanie za te pieniądze wyświetlić dedykowanej reklamy do graczy, którzy się przeklikają na stronę Steam? Więcej. 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 Czyli ile osób, które odwiedzi nas, przeklika się na naszą stronę Steam? Strzelam 10%, jak w jakimś maksimum. Mm -hmm. Ile tu będziemy mieli 100 tysięcy, ja już mówię przeklikanych, na przykład, których? Są zalogowani na Steam, i jeszcze mogą dodać do listy. To też temat, który. Dobra, wystarczy. ale ym, gdybyś zbudował rozpoznawalność w ogóle marki Playway, nie tylko, bo takie odnoszę wrażenie, korowy gracz w Polsce może nie mieć pojęcia w ogóle, co ty robisz, kim ty jesteś. Ale ja, rozumiesz? Nie, bulu, ale Mar... ja nie buduję marki Playway, bo to jest nie. Inaczej, rozpoznawalność marki Playway nigdy by nie była moim zainteresowaniem. Ale jest bardzo ważna, nawet w kontekście przecież kolejnych premier. Fakt, że wy macie społeczność Playwayową na Facebooku. no... Wasze nie, kampanie Kickstartu? Słuchaj, no jeśli ja cały czas, bo tak, oczywiście, że standardowym pomysłem, który jest od wielu lat i zróbcie sobie tak jak Kochmedia ma Ravenscourt, też sobie zróbcie subbrand. Mhm. Jak ja wtedy będę rozmawiał z deweloperami, którzy przychodzą do mnie młodzi i powiedzą, nie, dla was jest ten subbrand. Ja już to zaliczę. Nie, ja mówię, okej, okay, też macie Playwaya, ale będziemy się uczyć trochę, trochę będzie słabo, no tak gra nie będzie za dobrze. I macie tego Playwaya. Ja myślę, że jeden z Demokratyczna was. Demokratyczna kiedyś... marka. Słucham. Demokratyczna marka. Tak, i, i oczywiście Koch Media poszedł swoją stroną. Ja sam wydawałem 5 lat temu pod tą braną Rowenską i wcale jakoś nie byłem zadowolony z tego. I po, po części wydawcy nauczyli mnie współpracy z moimi deweloperami. Jeśli ja nie byłem zadowolony, że dostaję subbrand, albo no, nie byłem z tego dumny, czyli moje produkty były uznawane za to, no troszeczkę gorsze i tutaj nie, nie ma co. Złego zdania to była, nie wiem, druga edycja Karmechanika, czy pierwsza, i ktoś mógł nie wiedzieć jeszcze, czy ona dobra, czy zła, jak, jak się obroni, ale ja tego akurat nie chciałem serwować moim deweloperom. Jesteśmy, powiedzmy sobie, jesteśmy grupą deweloperów i za wszystkich częściowo, czy nawet chce, czy nie, rynek muszę wziąć odpowiedzialność. Bo jak jednak gdzieś zobaczy, jakaś burza jest z deweloperami, jeszcze, jeszcze jesteśmy na przykład głównym udziałowcem, ważnym. No z reguły nie mówię, że słuchajcie, to nie moja firma, ja nigdy o tym nie będę mówił. Ja no dobra, no zrobili błąd. Mogą być oczywiście spółki typowo giełdowe, gdzie już są inni inwestorzy, gdzie są już strefy biznesów, które wchodzą, które proszą mnie, żeby za bardzo jakby pan mógł się nie udzielać na o, o naszej firmie, mhm. bo to już jest po prostu jest inny ukształtowany akcjonariat. Ja muszę to uszanować, ale jeśli są spółki całkowicie pode mną lub z akcjonariatem, nie wiem, Gold Rush, Code Horizon, to a mów sobie co chcesz, po prostu reprezentuj nas okej, okay, na Gold Rusha wszystko przyjmę na House Leapera już miałem nawet bronić ostatnio, że opisaliście tego Frozen Way, a teraz taka gra Honey Comp on... A, pomylił nam się twórca DLC-ków z twórcą gry, bo to Frozen Way i Frozen, Frozen District. District i. Ale już je okay. podmienili. Super, super. Ja nawet nic się nie odzywam, to... mówię na tyle małe. Nie, 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 a... wiesz co, po prostu tempo w ogóle rozwoju waszego, rozrostu waszego jest bardzo duże. Ja się po prostu sam czasem łapię, że kuczę. No przecież wiem, że ta firma odpowiada za to, a ta za to. Natomiast no też idzie gdzieś to. Po prostu jest... Też mi się zdarza po prostu, że mi się pomyli. Jest, jest część spółek, które. Nie chciałby już, żebym się o nich wypowiadał. Aha. Ze względów giełdowych, a nawet ja bym nie chciał się o nich wypowiadać. Bo, nie wiem, na przykład ECC Games. Czy ja powinienem się wypowiadać, jeśli wydawców jest 505 games, a przyjęcie jej, nie wiem, ktoś na przykład zarzucał, że nie było tak zauważalne. No nie, nie powinienem się wypowiadać. Mamy innego wydawcę, mamy dewelopera, u którego jestem akcjonariuszem i ktoś by powiedział, OK, ale wy macie 20% i powinniście się coś wypowiedzieć. No właśnie nie. Nie wypowiem, ci, Akurat co nie wiesz, wypadnie. bo to jest... M, bardzo się w takim razie wygodnie usadowiłeś w fotelu, bo ja bym cię na przykład chciał zapytać o te firmę, bo Drift jest o tyle wdzięcznym w ogóle tematem, że się poślizgnął kilkakrotnie, i miał być przecież Drift 19, potem Drift 20, a w końcu wyszedł Drift 21. Już nie wspominając o tym, że chętnie bym cię zapytał o pewną spółkę na S, która gdzieś tam też wisi cały czas. Natomiast Frozen District to jest oczywisty sukces, na no, tego House Flippera przynajmniej Gold tyle donosi, sprzedało się 2,5 miliona, no i była to... No, produkcja, która bardzo długo no, windowała wasze wyniki, są firmy. Wracając jeszcze, za które można, tam są po prostu inni inwestorzy. Jeśli mm -hmm. ci inwestorzy, na przykład nie wiadomo od jakiej wartości wchodzili w dany podmiot, mogliby, a ja jestem Ach. życiowo trochę zbyt szczery, lepiej, żebym się nie wypowiadał o niektórych tematach, w których są inni akcjonariusze, których mogłoby to jakoś, po, mogliby być niezadowoleni o swoich tematach też staramy się jakieś standardy narzucić powiedzmy sobie ostatni rok na przykład dał nam wiele ciekawych gier wydanych ale nie do końca wiemy ile dana spółka czy ta czy ta ma z tego procent ile ten wydawca chciałbym też my może też Frozen District jest wydawcą zewnętrznego dewelopera jeśli chodzi o grę Tenans, a my jesteśmy 80% posiadania, to udało się w raporcie uznać tak, że już na podstawie pierwszych umów mówiliśmy, tak będziemy o tym oficjalnie mówili. I fajnie, żeby ten rynek publiczny jednak był bardziej oficjalny, żebyśmy jednak dowiadywali się, bo my w naszych raportach otwieramy się całkowicie. No kurczęc, co by nie chcieć, no nawet ilość tej aktywacji z wish listy, która moim zdaniem jest, to są bardzo ciekawe liczby, bo jeśli inwestorów nie zadziwiły, mnie na pewno zadziwiły. To, że dzisiaj nawet sobie jeszcze raz mówię, kurde, tenans? ktoś napisał, że nie jest pewien, czy ta łyż zadziałała. To była akurat rozmowa o Early Accessie i nie, trochę się wtrąciłem nie w ten wątek, ale ktoś w pewnym momencie dodał, że, no, wiadomo, temat łyż No ale 50 tysięcy się sprzedało, zaraportowaliśmy. Mm -hmm. 30 tysięcy było z tej łyż listy, czyli 60% całej sprzedaży, na której nam zależy te pierwsze trzy dni, poszła z tej łyż Ktoś powie, ok, Wyszlista może wprowadzić w błąd. I to był temat. Oczywiście, że tak. łyślista. Ja uznaję, że jeśli ktoś, na przykład u nas jest taka niepisana zasada, jeśli ktoś w jakikolwiek inny sposób się wspomaga w budowie wishlist, mm -hmm. jest, są możliwości na rynku to już wiemy, od paru tygodni czy miesięcy różne są. Nie powinien mówić, jakie to są wishlisty. I wtedy było OK. E, jeśli nawet, niech nie mówię, że to jest organiczna, albo niech powie, bo to nie jest tak, że na przykład ktoś powie. Żubnąłysz listy, od kogoś jest bezsensowne. Też tak myślałem jeszcze miesiąc, dwa temu. Też powiedziałem: Nie róbcie tego, a ja bym dzisiaj powiem: Kurczę, już nie jestem taki pewny. Mogą być jakieś powody, gdzie jakiś deweloper może to zrobić. Jeśli to nie jest powód, żeby przekonać inwestorów, bo na to jest całkowity zakaz, bo to jest dla mnie wprowadzenie w błąd, yes. tylko na przykład podbicie na jakieś stronach dislike'owych może być w tym jakiś sens. Ale. Um, czy z Steam później nie. Ja raczej nie, neguję to z powodu tego, że z Steam może, nie wiem, daną grę olać, może daną grę zbanować, nie znam zasad, i uznaję, że i tak ci gracze później skasują. Powiedzmy sobie, kilka osób chciało mnie przekonać, że nie jest to całkowicie bez sensu. Do dzisiaj powiedzmy sobie, nikomu tego nie polecam, bo to są źle wydane pieniądze, ale okej. Okay. Ustaliśmy, że jeśli nie mam wpływu na to, że ktoś i tak coś może takiego zrobić, to chociaż, żeby nie informował, jaka jest tego produktu. Lub zawęził tą listę do tego generycznego. Zobaczymy. Jak na razie patrzę po palcach i częściowo myślę, że to się udaje, aczkolwiek już informowanie o listach nie stało się tak oficjalne, jak kiedyś było. Na przykład, I ty to wprowadziłeś zresztą do obiegu. Znaczy, y jeśli chodzi o oficjalność, to tak, ja wprowadziłem do obiegu w ogóle uślisty, bo rzeczywiście jak wchodziłem na giełdę, pokryło się kilka gier. Każda, co wychodziła, sprzedała się trzy razy tyle w kwartale, co było uślisty. Pasowało to do karmechanika 911 i coś było tam jeszcze. Po prostu podpasowało wtedy. Później okazało się już przy Agony, że to tak nie działa, bo jak jest słaba gra, nie ma znaczenia, to już nie zadziała. Ale. Powiedzmy, te wyszlisty nic lepszego nie mieliśmy i do dzisiaj de facto za dużo lepszego nie ma. Dzisiaj już się pojawiły na przykład wyliczenia, że to jest na podstawie ostatnich naszych raportów, powinno być 027. 27%, 27 aktywacji w ciągu trzech dni list. No już dzisiaj to powiedziałem nie, no bo na przykład Karmechanik wiarowy, który jest tam od trzech dni, pewnie nie osiągnie 10% z powodu słabej jakości. Więc ale analitycy, w tym wypadku. Rozmawiałem z analitykiem stokłoczan, no mówi: No, kurczę, ale zapewne dąży do tego, że to jest jego praca. Jednak mm. analityk, jak sama nazwa wskazuje, powinien coś analizować. I skwantyfikować w jakiś tak. sposób. Więc jeśli uznajemy, że jednak chce analizować, podać jakieś cyfry, no to powinno się, powinno się wziąć pod uwagę demo i prolog. czyli, Ale też nie do końca, bo demo, karmechanika VR-a miała 90% w um, ocenie takiej sondy, którą zrobiliśmy. I sonda była na tyle dobra, że deweloper powiedział. Nie potrzebuje prologu, mm -hmm. bo już będzie za dużo damy gry, tak jak w karmechaniku podstawowym powiedzieliśmy: No super demo, nie damy, więc ktoś powie: To może jak wiarowy was tak przeszedł, to może ten karmechanik jednak PC-towy powinien być w prologu. Deweloper już nie chce, przyzwyczaił się, że odbiór jest dosyć dobry, łyszlista dosyć mocno się wspina, więc nie jest to powiedziane, że będzie, ale to uczy. Ktoś powie: Wielka tragedia, że macie grę, deweloper mm -hmm. robi parę miesięcy i ma 40%. To jest, to jest masakra. Tak nie. Czym by był dzisiaj madmint, jakby nie było agony? No byłby możliwy zespół, który znowu by zrobił, powiedzmy, że agony się broni na 70%. No to znowu byśmy mieli zespół, który nie słucha graczy. Bo agony nie było za bardzo słuchanie graczy. Było, słuchajcie, zasada była: zrobiliśmy hit którym są zainteresowani ludzie, nikt nam niech nie pomaga, bo my go zrobiliśmy. Tak? So, ty puściłeś zespół samopas, przepraszam? Tak, i nie raz, nie dwa. No. Eee, i tak było. No. A jak w takim razie teraz ymm, no, sequel właściwie nieformalne Agony? Czy faktycznie po tej porażce, przynajmniej artystycznie, bo nie wiem, jak komercyjnie to performowało, yy, bardziej jest otwarty zespół na sugestie? No, tak jak zespół nie był otwarty na współpracę z testerami. I no. raczej oni byli dla nich uciągnięci uciążliwością, a nie pomocą, no to teraz ci testery są together. Więc e, agony było dla nas potrzebne. Ktoś powie kurde, agony to straciłem na akcjach albo agony, ale żeście się zbłaźnili. My potrzebowaliśmy te agony, bo jeśli mhm. był, powiedzmy wtedy, wtedy ok, wtedy jeszcze w ogóle nie było tylu testerów, to było w ogóle prawie nie było testingu. E, ale w, dostaliśmy impuls, że musi być zespół 20-30 testerów. W ogóle dlaczego nie było testingu wcześniej? Bo zespoły za bardzo nie chciały swoich testerów, bo to są koszty. A oni po co mają koszty, jak sobie weźmie na przykład większe premie albo zatrudni dodatkowego grafika. Więc jeśli Playway zapłacił za te wszystkich testerów i będzie testing za darmo, mhm. to już jest OK. I wtedy testing wszedł na pokoje. I do dzisiaj żaden zespół nie płaci za testing. Centrala PLW płaci za wszystkich testerów. Wszystkie biura Warszawa. Szczecin, teraz Powiśle, które odpalamy, za wszystkimi testerami nikt nie płaci nawet złotówki. Okej, okay, to dobry w ogóle pretekst, żeby porozmawiać o tym, bo to jest coś, czego ja trochę nie widzę. Jak Wy w ogóle funkcjonujecie? Wiem, że w tym momencie, no nie wiem, masz kilkadziesiąt spółek pod sobą, część zależnych, część nie. Jest Playway Campus, jest Playway Testing Center. Ile w ogóle szabel liczy to Wasze centrum testowe i jak działa Playway Campus? Campus kampus zasadniczo nie działa. nie działa. Covid go z... rozłożył. Rozłożył. Znaczy, jeden cały budynek to jest budynek boom symulatora. Mhm. Żyją, robią i go on. Drugi budynek to jest. Przepraszam, to ironiczne, że z nielicznych zespołów, które u Was rezydują stacjonarnie, robi symulator bezdomnego. E... Dostrzegam tu pewną ironię. Ironia? No. Nocują w innym domu niż swój. No, w sumie. Zostali przygarnięci. Nie no rezydują w innym, pod, w innym budynku, tak i, i polubili mhm. rzeczywiście, bo oczywiście PlayWay wszystko stawia, więc oferta była kusząca, tak była. Jeśli chodzi o kampus, rzeczywiście Covid to załatwił budynki, które miały być pod ludzi, a też pokazał, że Młodzi ludzie jednak to jest Warszawa. Tam, mhm. gdzie mieliśmy e, robiliśmy dżemy czy szkółki, czyli centrum, lepiej się zwozili złozi, ludzie niż jednak Izabeli, gdzie wszystko trzeba było pozwozić lub kosztować czasu. Dlatego też po Wiśle, też znowu prywatnie kupiłem kolejną nieruchomość, bo i kampus, i Katowice Poznań, wiele miejsc jest całkowicie przeze mnie prywatnie kupione. Oddane za po kosztach wynajmu, tylko takie, jakie są realne koszty po prostu czynszów do firmy. I teraz kupiłem powiśle, odpalamy je pewnie 1 września i tam będzie 13 sal, gdzie będą wszystkie nasze zespoły będą siedziały, które chcą siedzieć za darmo. Dżemy, e, szkoły, i testery, i wiary, i wreszcie pomieszczenia pod wiara, żeby nie strącali komputerów, jak tam się bawią. Więc e, odeszłem znowu pewnie od pytania, ale e, testingu Dobra. jest mm -hmm. 30 parę osób. Czyli tak, kampus. Okej, okay, jest boomem, jest księgowością, jest naszymi spotkaniami z zespołami, ale nie, no jednak ten COVID i ja nie wiem, czy, czy jak przeszliśmy na to powiśle, to w ogóle ten kampus wrócić z taką ideą, jak miał, bo powiśle po będzie pełniło tą rolę. powiśle będzie miało dżemy, wszystko tu mamy 300 metrów plus 200 metrów takiego laser space, więc pewnie tutaj zostaniemy. Testerów jest 30 kilku. Zespoły też wzięły swoich już testerów, czyli to też ewoluowało. Mm -hmm. My też już mówimy, że pierwszy taki test moglibyście jednak zrobić u siebie, żeby to nie było tak, że my dajemy, ale to jest dowolne. Niektórzy biorą swoich testingu, żeby nas nie zawalać, niektórzy już mają pieniądze. Frozen District, Movie Games, Ultimate już w ogóle mają swoje takie małe centra testowe, a my cały czas dostosowujemy się do tych, co chcą. Ale rzeczywiście cały ten core team mój, jak cały czas myślą, kurde, Playway, struktury. Nie jest duży, no, nie jest duży. No, jestem pracoholikiem. Jest Kuba, który prowadzi cały marketing wszystkich filmów, tylko też. Co to dzisiaj jest marketing? No, trzeba mieć jedną osobę, która. Jedną osobę główną w marketingu. Druga mm -hmm. jest od, od tego, żeby wszystkie socjale ogarnąć. Trzecia jest od tego, żeby wszystkich youtuberów cały czas zadowolić i wysyłać i z nimi kooperować, Ale mówienie od tego, że trzeba mamy bazę, co tydzień możemy mieć premierę, możemy mieć i co dwa dni, tylko ogranicza nas to, ile youtuber przyjmie. Youtuber, mm -hmm. nie powinniśmy częściej atakować youtubera w ważną gronie niż raz na dwa tygodnie. Bo Realnie nie będzie miał w czasu, ono pewnie ogra, ale ogra po premierze, przed premierą, nie będzie ważne. Te dwa tygodnie powinno być. Teraz też trzeba rozdzielić, że mamy duże premiery i małe premiery. CMS VR nie był dużą premierą. Mr. Prepper czy Tenant na pewno były. Jednak wishlista cały czas u nas wpływa. Coś, co ma 45 tysięcy wishlisty, inaczej będzie w u mnie, działów i wszystkiego, niż to, co ma 250. Ciekawi mnie, bo dobra, widzę, że w takim razie macie e, specyficznie pojmowany marketing, macie dział testowy, macie nieruchomości, macie ludzi, macie zespoły. E, czy jest jakaś... E, bo, Przygotowując się do tej rozmowy rozmawiałem z no, jedną z takich powiedzmy, nie chcę mówić, że wysoko postawionych osób, no ale z osobą, która zna w ogóle realia grupy PlayWay. I on mi powiedział tak. Trzech do siedmiu ludzi zakłada studio. Proponują symulatory w oparciu o to, jak to określił, co hula na Discovery, a co ambitniejsi sprawdziwszy co hula na Netflixie. No i korzystają tworząc te preprodukcje z jakichś asset storów, z jakichś marketplace'ów. Ciekawi mnie, czy macie jakąś wewnętrzną bazę, bo poprawnie, jeśli się mylę, ale potraficie zapowiedzieć nawet no, całą serię gier jeszcze przed premierą pierwszej części. Tutaj piję do Builders Of i trudno mi sobie po prostu wyobrazić, że e, trzy niezależne zespoły, e, nie wiem, pracują jednocześnie nad tymi samymi rozwiązaniami, skoro mogłyby je podebrać skądinąd. Ale muszą się nauczyć. Właśnie nie ma czegoś takiego jak... Ludzie się dziwią, że nie mamy na przykład centralnej bazy asetów No właśnie. No nie mamy. Jak, jak rozmawiałeś z człowiekiem i spytałeś, to mają, mają? No nie mają. No powiedział, że asset store, ale, że korzystają czasem ze zespołu z asset storeów albo marketplace'ów, Natomiast to do wewnątrz? Powiedział, że nie wie, ale chyba nie. Nie ma. No inaczej. Jeśli byśmy mieli, mhm. to byśmy im dali. Tak jak testerów dajemy. Specjalnie mhm. nie ma czegoś takiego. Była kiedyś jakiś moment, w którym ci, co kupili jakieś asety, kupowali na Playway i nie mogli używać, bo to była wtedy by licencja Playwayowa. Mhm. Ale znowu powtarzałyby nam się asety w innych grach. Oni. Z byliby narą do tego, co jest na tym naszej bazie, a chcemy, żeby wychodzili. Nie nauczyliby się. Nie ma korzystania z frameworków. Można skorzystać z frameworka, na przykład karmechanika do kardetailinga. Ale korzyst... no, nie, nie, no, nie. Nie ma czegoś takiego na przykład jak z framework do renowatorów, który jeden zespół może oddać drugiemu, mimo że ma. To był pierwszy temat, który teraz w aktualnościach mówiłem, że. Zgodził się deweloper po paru latach karmechanika oddać swój, swój kod pod gardę Tilinga i tyle możliwości. Na przykład pojawiały się informacje. Jeśli jest Mr. Prepper, to zaraz na przykład ktoś inny może na tym kodzie zrobić. To są w ogóle błędne informacje. Po pierwsze, Mr. Prepper, to jak ktoś dobrze sprawdzi, spółka powstała w 2016 roku. Deweloper robił to 5 lat. Sam Czyli... właśnie mówiłeś, wyobraźcie, wejdę w słowo, że to jest yy, yy, tak nawiązując do tego, że. Warto czasem zespołowi dać czas, warto dać oddech, że to jest produkcja bardzo długo tworzona, bez crunchu, no ale się zwróciła bardzo szybko. Tak, ale, ale była spokojnie robiona. Tak. Nawet bym powiedział, że poza Playwayem i tymi chłopakami, co za był jeszcze jeden akcjonariusz, no nawet dwóch akcjonariuszy ze strony tych chłopaków bardziej i oni w pewnym momencie tam troszeczkę zaczęli pytać mnie, czy ja nie jestem zbyt wyluzowany co do terminów, bo jednak oni mają jakieś swoje cele inwestycyjne. Ale ja uznałem, panowie, zapewne jeśli znacie tą realia, wiecie, że chłopaki wcześniej robili gry bardziej o kucykach, z tego co ja pamiętam. Przejście na mister prepera, na poważniejsze tematy, w ogóle inny rodzaj gry będzie kosztowało czas. Czy opłaca się, żeby wydali słabą grę versus długą, tylko że trzeba podać parę lat? Udało mi się przekonać, mimo że nie było to jakiś, nie było to dla inwestorów tamtych łatwe. Dzisiaj mm -hmm. też mówimy o innych, są inwestorzy, i inwestorzy. Tam to był wypadek. Teraz są też inwestorzy crowdfundingowi, którzy już wchodzą w spółkę, gdzie oni na pewno chcieliby w rok to już na giełdzie. Ta, ta, tamta spółka na przykład nie ma planów giełdowych, tylko mówimy o jakiejś formie dywidendy czy wypłacenia zysków. No ale to też no, czasy się zmieniają. W każdym razie tak, czasu na gry jest tyle, ile trzeba. Ale wracając do Mister Prepera. Mm -hmm. Czy ludzie wyobrażają sobie, że ktoś weźmie kod? który zaczynał się w 16 roku na Unity pewnie, który już ma brodę. Chłopaki przechodząc przez ten kod uczyli się na, na, robili update y do nowych Unity. Ktoś wykorzysta ten kod. To są kosmary. rzeczy w ogóle kosmos, nierealne. I teraz tak, jeśli byśmy dawali frameworki no to ktoś by powiedział, to chcę wykorzystać ten framework. To jest w ogóle wypadek przy pracy, że my daliśmy skar mechanika, mm -hmm. bo ja powiedziałem, taka jest relata jak każde narzekanie, że nie rozumiecie czegoś kodu, albo ktoś kod źle napisał, a wy byście lepiej, dlatego straciliście czas, 10 tysięcy kary za jedno słowo. Bo zawsze programista będzie narzekał na coś, co dostał od poprzedniego. Więc jeśli wszyscy będą no, robili wszystko od początku, to się lepiej nauczą, a preprodukcje nie mają... O, oczywiście, że można powiedzieć, preprodukcje są dla... Dlatego, żeby złapać inwestorów. Trochę nie do końca się z tym zgodzę. Mhm. Możliwe, że w części podmiotów tak. Tylko, że jeśli nasze podmioty w zeszłym roku, chyba w 95%, zyskiwały w momencie zawiązania spółki, a tytułem w raporcie, jak się pokazywał, było na przykład, nie wiem, symulator jakiś, symulator X. No to trudno powiedzieć, żeby ktoś powiedział, że preprodukcją przyciągnęliśmy inwestorów. No nie było tej preprodukcji, no była nazwa, a inwestorzy jasno w raporcie wpłacili 2 miliony do tej spółki. Dobra, pomyślmy o preprodukcjach jako o instrumencie do badania rynku, bo tym de facto są, z tego co rozumiem. Zastanawia mnie w takim razie, jakim cudem, bo może też wytłumaczmy naszym słuchaczom, naszym widzom, że chodzi o sytuację, w której gra debiutuje na Steamie, pojawia się no, jakiś trailer, kilka screenów, parozdaniowy opis, który ma przedstawić jej założenia. No i sama gra zazwyczaj ma też dość prostolinijny tytuł. No, Mr. Prepper tutaj akurat nie jest najlepszym przykładem, ale też no, za pomocą. UBOT. UBOT dokładnie. Prościej się nie dało. Od razu tak. Od razu wprowadza w temat. To w takim razie, jakim cudem zespół? Bardzo często zespół, no właśnie, trzyosobowy, siedmiosobowy, bez doświadczenia albo nie wiem, uczący się dopiero jest w stanie przygotować 5, 7, 10 takich preprodukcji. Bo to musi być to już wiemy właśnie po zmianie 5, mensyjnych. 7, 10, to już musi być raczej wyjątek. To nie będzie standard. Będą takie firmy, ale jak mówimy na 120 spółek, Warzone Labs, tak. Super Games, która bardziej pozyskała wszystko tak jak wcześniej Live Motion Games, a jeszcze wcześniej Movie Games, bo to jest też bardzo ciekawe. Dzisiaj, na przykład, do Movie Gamesa podejście jest fajna spółka, fajni mm. ludzie, dużo na pewno Twoich znajomych. A jakie były początki? Two Dimensions. Co było Two Dimensions? No, to było podejście nasze do gry, które no w ogóle pokazaliśmy się, preprodukcja nie udała. Tam została zmieniona na Last of Beyond. Last of Darkness, to było też moim pomysłem, już oddając, powiedzmy, zmieniłem na ten tytuł, mm -hmm. i zaczęła w ogóle gra od nowa powstawać, a zespół, powiedzmy, preprodukcyjny przeszedł produkcyjny. Co było w Movie Game się No Draxem? No Drax nawet chyba miał swoją stronę. Nie zadziałało. Później zrobiło się drag dealerem. Więc ja bym powiedział, żeby jasno skarcić preprodukcję albo powiedzieć, czy to dobre, czy złe, trzeba aby było dobrze się track record. Dlaczego w ogóle one powstały? Dlaczego mówiąc, że Preprodukcja się nie udała i to jest jej koniec. Wiele razy wymienię, że to był początek dopiero innej firmy. Train Station Renovation, prezydent, jakby mocno poszperać, mm -hmm. prezydent Studio. A teraz Live Motion Games. Ktoś powie: OK, to ta supa skupowała. Live Motion tak samo skupował. Miał kasę, kurczę, nie ma jeszcze pomysłu, skupię tą preprodukcję. Na przykład, OK, a co jest w facetach? Coś tam wykorzystamy? Zrobiliśmy grę. Zrobiona gra, teraz lepsze gry. To była spółka, która, no myślę, że ten Live Motion bez tego Train Station mogłoby nie być tej spółki, na przykład. Okej, okay, tylko została mnie jedna kwestia, bo... Tutaj, jeżeli miałbym jakąś etyczną wątpliwość, to polegającą właśnie na tym, ty zresztą sam y, wspomniałeś w wywiadzie dla Polegami, że największym skarbem jest zespół. I jaką ja mam mieć pewność w takim razie, że zespół, który mi zapowiedział grę, y, po pierwsze zrobi ją w ogóle, po drugie, że ona będzie wyglądała y, w taki sposób, jak ją przedstawiano na początku, i nie mówię tutaj tylko o prawie, tylko nawet o fundamentalnych założeniach. Y, wreszcie y, trzecia kwestia: y, czy na przykład y, po drodze ten tytuł, no właśnie dwukrotnie nie zmieni zespołu, nie będzie go kończył? to inny, a w ogóle w międzyczasie z, pod szyldem jaki istniał, bo na przykład jest przecież w grupie i Polislash i, i Creative Forge dwa zespoły, które się wsławiły jednym typem produkcji, a potem przeszły tak szalone rozszady personalne, że teraz tam pracuje zupełnie w ogóle inny skład. Dobra, zacznijmy. B, b, dość wielokwietrowe pytanie. Um, tak, po pierwsze, czy gra się na przykład zmieni? Mm. Um, no dobra, Kickstarter, można by nas powiedzieć, okej, okay, bierzecie pieniądze, nie bierzemy pieniędzy. Czyli ktoś mógłby się zawieść tym, że zobaczył grę, dał do łyż listy, a ona później ewaluuje, ale nie dał pieniędzy. Nie mamy mhm. preorderów żadnej gry. Kickstartery zostały troszeczkę wygaszone. Inaczej, nie ma możliwości, żeby ktoś u nas odpalił Kickstartera bez dema. Czyli nie mhm. ma czegoś takiego, że dojdzie do wzięcia pieniędzy za coś, co mogłoby być preprodukcją. Okay. Czyli nic za nic, co pokażemy, a nie jesteśmy 1000% nie jest pewien dany progu, nie możemy wziąć złotówki. No bo wtedy ktoś może powiedzieć, działacie na moją szkodę, bo ja nie tylko spodobało mi się to, że coś kiedyś zrobicie, tylko ja w ogóle wam zapłaciłem. Mm -hmm. Proszę zwróć uwagę, jak ewaluowały Kickstartery, gdzie pierwsze powiedzmy 5 rzeczywiście nie były bez dem, no nie miały dema, ale oczywiście to były inne czasy, te gry były w produkcji. Mm -hmm. Tylko od 5 Wszystkie muszą mieć demo na Kickstartera, nieobiecane demo za tydzień, po prostu od razu na Kickstartera. My nie zaakceptujemy takiego Kickstartera u nas, a Kickstarter po części też jest takim badaniem rynku. Więc wracamy do tematu, ktoś zobaczy grę, nie zapłaci za nią i jej na przykład nie dostanie. Taka opcja. Dobra, ale w takim razie wyobraźmy sobie hipotetyczny inny scenariusz. Jest spółka, która działa już parę lat, zapowiedziała tych gier, no powiedzmy, że nie wiem, 10 duża liczba, wchodzi na New Connect i zapowiada kolejne. Siłą rzeczy zaczyna jakąś kanonadę po prostu espis siebie wyrzucać. Dalej nic nie wydała, natomiast dalej zapowiada, dalej kusi jakimiś obietnicami. Gdzieś tam jeszcze ociera się, opowiedziałbym no, kłamliwy marketing, bo powiedzmy, że ta spółka na przykład chwali się dwoma miliona sprzedanych egzemplarzy gry, która się sprzedała w kilku tysiącach, a tak naprawdę jest free to playem i w dodatku nie jest grą jej produkcji, tylko jej przekazaną marką. Czy taka sytuacja jest etyczna? Wiem, o którą firmę mowa. Hmm. Ja myślę, że tutaj rynek sam pokazuje, czy przyjmuje takie informacje. Jeśli rynek mhm. się nie zgadza, to jako dziennikarz, no to pokazujesz swoje niezadowolenie z jakiegoś faktu. Z jednej strony, ja jako. Ja muszę kochać wszystkie dzieci. Ok? A jeśli już zgodziłem się, że na przykład będę akcjonariuszem biernym, to nie za bardzo powinienem potępiać. Ktoś by powiedział, ale ojciec jest od tego, żeby przylał. No tak się o mnie mówi, że. Ale tak do końca nie, nie do końca jest. Co nie? Czyli czy to jest etyczne? Z jednej strony hmm. Inwestorzy sami muszą decydować, czy idą tym e, kierunkiem zapowiedzi. Do pewnego momentu faktem jest, że giełda interesowała się wpuszczaniem spółek, które coś wydały mhm. lub mają jakieś przychody. Jak zobaczymy po tych spółkach, jednak jakiś track record jest. Jeśli nawet spółka, o której mówimy, która przed wejściem na giełdę, bo nie można powiedzieć, że ba, inaczej, bardzo rzadko wchodzą takie podmioty, które nigdy nic nie wydały. E, oczywiście, powiesz, no dobra, ale Star Wars Industries. E, ale to są już doświadczeni DevOwie. No. Mają. Tak, mieli siłę przekonywania, że jednak e, to się uda, e, ale powiedzmy, tutaj te zasady giełdy, rzeczywiście, aż sam się zdziwiłem, że są flexible. Mhm. Nasze zespoły z, aż takiego szczęścia, moim zdaniem, nie mają. E, jeśli chodzi o nawet spółki typu najtańsze, typu Moonlit czy Atomic Jelly, jednak wydały jakieś Dywizjon 303, Projekt Remedium, coś było. Jeśli mówimy teraz o firmie na S, którą rzeczywiście jest w Twoim sercu, inwestorzy muszą o tym zadecydować, czy są zainteresowani. Aczkolwiek wyniki finansowe to też jest druga sprawa. Jeśli firma objęła sobie drogę współpracy z wydawcami, uh -huh. która nie jest do końca moją drogą ukochaną, bo po to powstał Playway, że w 11, 12, 13 roku ja miałem zdarte kolana od tych wydawców. Delikatnie mówiąc, niezrozumienie się w rozliczaniu niektórych gier tak mm. bardzo mnie bolało, że powiedziałem: Słuchajcie, a jak wejdziecie. Dla mnie wtedy to były inne, inne rodzaj marzenia. Marzeniem było wydawca, który naprawdę wyda mi pieniądze, które mi się należą. Ale to dla mnie nie było to osiągalne. Miałem... Ja nie mówię, że tacy nie byli. Na pewno tacy wydawcy byli. Ale powiedzmy sobie, ja miałem jakoś strasznie pod górę w tych tematach. I założenie właśnie systemu samowydających się takiej grupy samowydawniczej dla mnie było optymalne. I do dzisiaj chyba nie jest złe. Bo jeśli co by było, jakbyśmy jednak wtedy tego karmechanika sprzedali. Nawet zarobili na nim milion złotych. No to, to tak jak prze, przeżywałem Solarisa, że poszedł troszeczkę w inne ręce. Okej, okay, jesteśmy Europą, ale jednak no, była rodzinna polska firma, była giełdowa rodzinna polska firma, a już jest zagraniczna polska firma. No to gdzieś mnie Troszeczkę to zabolało, no to chciałbym, żeby te tematy u nas pozostawały. Nie wszyscy mają taki pomysł, bardzo dobrze zarabiają na tym, że robią dla wydawców, ale ja mam inny. OK, i są spółki, które poszły, czy ECC, czy firma mają współpracę z wydawcami, i tutaj chyba jasno jest też pokazane, okej, okay, wolność jest. Jeśli są spółki, które przyjęły nas jako inwestora, powiedzmy branżowego, a ja chciałem, żeby grupa była jak najwięcej podmiotów, no to muszę zaakceptować, że idą swoim kierunkiem. Jasne. I zaakceptowałem. Czy ja jestem z niego zadowolony? Czy ja bym szedł tym kierunkiem? Raczej inną formę pokazałem. Czy, I też w ogóle inaczej prowadzę firmę. Nie ma zbyt wielu, sam powiesz, firm, gdzie prezes jednak wychodzi na Twitterze i broni. Tak. Gdzie nie ma firmy PR-owej, a przez 10 lat funkcjonowania spółki była raz, bo musiałem podczas miesiąca IPO, bo takie są zasady mhm. giełdy, że trzeba. Nigdy wcześniej i później nie mieliśmy. Nie mam... Też żadne czaty. Osoby, które organizują ze mną czaty, wiedzą, że to jest ostra jazda. Pytania tam... nie unikasz. Tak, to się zgadza, to nie są opłacane czaty, że dopuszczasz tylko pytania wygodne i tutaj pełna zgoda. Tam jest tak, że idzie po prostu jedno za drugim. Mm -hmm. I czy jest wygodne, można jak pięć razy ktoś mnie zapyta, dlaczego Sąka nie wydała gry, no to mogę już powiedzmy o czwartego <laughs> już nie odpowiedzieć, bo nie mam pełnej informacji, ale rzeczywiście jest i myślę, że... Ta, tak, tak moim zdaniem wyglądałaby firma marzeń, jak mi się wydawało 10 lat temu, że ja będę mógł tego prezesa zapytać, co na tej linii montażowej tak naprawdę jest, czy on wsadził to okno, czy nie. Ale trzeba by Gang -ho zobaczyć, żeby e, zrozumieć, co to znaczy, że są samochody piękne na linii montażowej, tylko że nie mają okien. I dopiero prezes, który podejdzie blisko, mm -hmm. wsadzi rękę, że nie ma okien, dowie się, że nie ma tego okna. Ale. Ale jeszcze taki prezes, który potrafi machnąć ręką, jeżeli zespół wpada na jakiś dziwaczny pomysł. No bo właśnie rozmawiałem niedawno z chłopakami z Sorogames, no, którzy mieli właśnie przygotowywać preprodukcję, a teraz wystartowali z czymś, co właściwie się no, jawi jako jakaś odpowiedź polska na Dark Souls. I oni właśnie wiesz, ja byłem bardzo zdziwiony, bo szczerze powiedziawszy, myślałem, że to funkcjonuje w ten sposób, że ty przychodzisz do nich i mówisz, zróbcie to, 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 a u nich faktycznie no, w serduszkach grało trochę co innego i cię przekonali i nie mówili, o tym wiesz. Y tak nie jest. Znaczy, to jest w ogóle błędne. No. Ile można tych symulatorów wytrzymać? Jaki jest ty, rozwój? Ty się pytasz, przepraszam, nie, można nie, symulatorów nie. wytrzymać? No, ile mo oczywiście, że dla deweloperów to jest łatwe do nauki, e akceptowalne do zrobienia i w rozwoju początkowym zespołu poprawne. Mhm. Okay? Ale oczywiście, że jak tylko taki Soro Games przychodzi i mówi chcemy robić taką grę renowators i w pewnym momencie mówi, Sieka, jak my nie będziemy tego renowatora odejdziemy, no to trzeba się jego zapytać, jak klaskałem. Mówię, super, już nie wracaj na tą nie wracaj na tamtą drogę, ale to oznacza, że inwestorom na przykład powiedziałem, że będziemy robili renowators, a jednak serce moje jest, ja znajdę zespół pod renowators, albo weź... Nie ma. Rozwój firmy jest przechodząc na inne gatunki. E czy taki Honeycomb, który został pokazany teraz, to nie jest tak, że symulatory, rzeczywiście, albo inaczej, Dawid Cieślak, polislash. Prośba zapytać kiedykolwiek w jakimś wywiadzie, Dawid, dlaczego ty robisz tego, ten symulator? chcę mieć poduszkę finansową. Sam powiedział, że jeżeli chodzi o produkcje artystyczne, to on bardzo chętnie będzie robił. Natomiast czy ktoś coś... mu powiedział jedno słowo nakierowujące, Dawid, ty powinieneś robić symulator? Błędne. Odwodziliśmy, Dawid, masz jakiś swój artystyczny styl. Prośba, charakterystyczny jesteś w tych temacie, jakim jesteś. Nie schodź, weź zrób tego na przykład We Revolution 2 ale w nowej stylistyce. Ale to nie udało się, bo Dawid już zobaczył, że, kurczę, zobaczył, że te gry symulatory są prostsze, jest z kim to krospromować zrobi się je prościej. Zespół można po 17 Szkolę, iść do domu, a nie. Um, Brak AI, animacji, postaci, no. oczywiście nie tyczy się to każdej gry, ale w początkowej fazie jednak ważne, nie trzeba wymyślić fabuły, no, jest to pomocne i wybierają drogę czasami prostszą, czasami wychowania zespołów, ale to jest całkowicie błędne, że ja stoję nad zespołem albo spotykam się, zespół wchodzi, ja mówię słuchajcie robicie pięć symulatorów, dajcie mi propozycję. Nie, wręcz przeciwnie. Czy macie coś innego niż symulatora? Nie, a przyszliśmy do Ciebie, bo widzimy taki renowator. Ja mówię, dobra, ale to tylko na rozbieg, ale prośba już innych tematy niech będą inne, bo to nie jest dla nas rozwój, że będziemy cały czas na tym. To już są zespoły, które są specjalizowane jak House hypercar Car Mechanic, czy są, dobrze siedzą i super. Mhm. I, I teraz trzeba wychodzić gdzieś dalej. Jakim powiewem świeżości był 911? Czy Agony, czy ten Sukubus? Czy nowe zespoły, które jednak chcą robić jakieś inne rzeczy? Super, niech robią. Ja to cię miałem pytać, czy nie jest trochę tak, że w ogóle ta formuła symulatora takiego powiedziałbym klasycznie playboyowego się już trochę nie wyczerpała? No bo jasne, na House Fliperze na Karmechaniku, na Google Simulatorze dalej robicie pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o debiuty w 2020 na przykład roku, no to przychodzi mi tylko i wyłącznie do głowy drug dealer, jeżeli chodzi o takie właśnie dobrze performujące dobiuty. I długo-długo nic, a tymczasem jak sobie czytam od was prasówki, czy jestem na waszym kanale YouTube'owym, no to coraz więcej widzę, czy City Builderów, czy właśnie jakichś takich gierno, gdzieś tam pokrewnych Mister Prepperowi. Zespoły same wybierają kierunek, w którym dobrze się czują. Opcja taka, że ja im narzucę symulator, a ma w sercu strategię jest błędna. Po co miałbym to robić? To nie ma żadnego umocowania. Sensowne to to nie jest, um, po prostu symulatory były zbyt dobrym track recordem, aż który można powiedzieć nam ciąży, mm -hmm. bo e, większość tych symulatorów, znaczy w ogóle nie nam, no, jakbyś sobie zbadał ilość spółek, które powstaje teraz na renowatorach, które już z nami nie mają nic wspólnego. Osiem renowatorów jest w produkcji e, w Polsce. Ale, ale powiedzmy pewnie połowa tylko u nas. A to? resztę to nas robi. E, no i Tibull też założył spółkę, która chyba też robi renowator i już. Więc powiedzmy, no, niech rynek to oceni. Dla mnie nie jest aż tak głęboki, żeby to przyjąć. Oczywiście pozycja house i jego dodatków mhm. będzie ważna, ale dalej traktujemy to bardziej jako początek dla danych zespołów. I Niech będzie przykładem właśnie mówi Games, Life Motion Games, to jest naprawdę dobry kierunek. OK, nie wiedzieli. W pewnym momencie na początku nie wiedzieli, jakie gry robić. Chcą dużo zespołu przychodzi z wizją, że chcemy robić Diabeł piątkę. Ja mówię, nie zrobicie w trzy osoby, możecie mieć mały problem, co nie? Mm -hmm. Ale jeśli weźmiecie może coś tu, co jest teraz dostępnego, to wtedy podczas tej produkcji pomyślicie, co właściwie będziecie chcieli. I on tak, wymyślił sobie tego likwidatorsa, ale nie jest. To już jest praktycznie gra akcji, przygodowa akcji. Jeśli chodzi o Builder Simulator, no już nie bardzo, już to wejście takie bliskie House supera, ale z takim też to jest ciekawostka. Builder Simulator powstaje w trzech albo czterech naszych firmach podobne. Mm -hmm. Chyba House Design, House Builder, ten Builder Simulator, może być jeszcze jeden. I tylko jeden się udał. To znaczy, że do tych graczy trzeba jakoś dotrzeć i trzeba mieć tak: czas, szczęście, dobre demo w Art Wiele rzeczy musi się zjawić, połączyć, żeby tak naprawdę ten jeden produkt dotarł. I tu się udało. Dlaczego innym się nie udało? Nie wiem, gorsi byli, nie ten dzień, nie ten miesiąc, nie to demo. Coś zaważyło. Żeby też nie było tak cukierkowo, jeżeli chodzi o twoje podejście do zespołów. krąży plotka, możesz ją rozwiać w tym momencie, że nasłałeś swego czasu komornika na zresztą no, do znanego twórca. Powiedzmy sobie tak. Bardzo y, lubię kontakt z deweloperami, mm -hmm. y, i dużo im się nie udaje. Ale jak się coś nie udaje, wiele takich rzeczy było, nawet wcześniej mówiłem, są jakieś gry, które po prostu porzucaliśmy. Tylko bardzo lubię, jak wtedy deweloper ode mnie odbiera telefon. To jest, to jest bardzo fajne, bo można jakoś w jakiejś formie powiedzieć: Kurczę, to wiesz co, może tak rozwiążmy albo tak. Problem się pojawia, jeśli deweloper, jeśli na przykład powiedzmy sobie, że ktoś do ciebie przychodzi, z pomysłem na grę. No i ta gra jest za tyle. No i płacisz za ten pomysł, y, jak i za 15 innych. Ale w tym momencie ja już nie mam z Tobą kontaktu. No nie mam. No ale to też byli główniarze z tego, co słyszałem. Przepraszam za mój francuski, no, którzy nie, nie do końca po prostu wiedzieli, jak się gry robi. E, dostali mecenat, dostali pieniądze i chyba też im głupio było nawet się przyznać do porażki. Nawet może przed sobą. Ile było, ile było porażek na ta, w tamtych momentach, które można było dogadać? Nie Tylko wiem. było wiele. I wiele tych zespołów, nawet ten ubot, o którym mówiłem, czy no, okej, okay, mhm. nie udała się ta rano. Jasno stwierdził z Waterward, straciłeś krzyk pieniądze. Ja mówię, dobra, co dalej robimy? Ale ja miałem kontakt. Jeśli ja zadzwoniłem, słuchaj coś, to ktoś po drugiej stronie powiedział: Cześć. E, inaczej, ile takich tematów było w moim życiu? Że inaczej, ile? Jeden. To znaczy, musi być jakiś wpływ na psychikę człowieka, że wybiera jakąś taką drogę, żeby się pokazać, bo inaczej uczuję się. Jeśli nie masz kontaktu z nikim, to nawet nie wiesz, czy jesteś oszukany, czy jest problem, czy jesteś oszukany. Czy jest problem? Nie wiesz tego. Więc na pewno, jeśli jest kontakt z deweloperami, którzy nie skończyli nam gier, a jednak były jakieś kontakty, i nawet powiedzieli: Kurde, no, no, nie dam rady zrobić tej gry. I sorry, nawet odejdę do innej firmy, ale po prostu nie dam rady, za dużo, pomyliłem się. To znaczy, że jest kontakt. A jak tego kontaktu nie ma, a jeszcze drugi, hipotetycznie, druga strona już jest w ogóle w innej produkcji. A ta gra, którą finansowałeś, to na przykład nie był, przypuśćmy, że w ogóle nie był Twój pomysł, tylko pomysł z jakiejś drugiej strony. No to wtedy mówisz, kurczę, halo. Więc oczywiście, że są takie tematy, które chodzą, tylko że ja nie jeżdżę na targach i nie jestem w stanie się z nich wybronić. CFG, jeszcze ciekawszy temat. Co tam na forach dyskusyjnych, takich zamkniętych, też w momencie odejścia zespołu? No dowiedziałem się, kim to ja nie jestem. CFG, kurczę, CFG w 2000. 19 roku, ja myślę, że bardzo dużo dobrego zrobiłem dla tej spółki. I w pewnym momencie nawet napisałem na takiej zamkniętej grupie do tych ludzi: mówię, Sorry, 18,7 miliona tymi rękami dostarczyłem do waszego podmiotu. 18,7. Przez 8 lat. Nigdy nie miałem dzięki. Nigdy Aha. nie był, tylko problemy. No to pytanie, czy dzisiaj powinien być problem, że w momencie, jak już jest, nie ma tych pieniędzy w ogóle na koncie? Mówicie, że wszystko jest super. To gdzie jest super? Bo jak jest super, to te 18,7 miliona by było na koncie. No no i dobra, zacząłem. tylko popatrz, jaka jest różnica. Oni tutaj, ty patrzysz, jesteś szokująco temu wiernym, bo ja sobie naprawdę przewertowałem wywiady z tobą nawet sprzed kilkunastu lat, że ty rzeczywiście patrzysz jak biznesmen. To znaczy Wkładasz pieniądze i chcesz zobaczyć, kalkulujesz ryzyko i chcesz zobaczyć za jakiś czas, że one się zwrócą. Nie muszą się zwrócić natychmiast, ale za jakiś czas. Natomiast tutaj masz zespół no, ambitnych twórców, którzy włożyli dużo serca w produkt, są rozgoryczeni przez to, że rynek zweryfikował negatywnie ten ich pomysł. No, Tarcia są chyba... Sorry, sorry. To musiałbyś zobaczyć drugą stronę. Mm -hmm. Na przykład dobrze pogadać insajdersko z zespołem. Co wtedy zespół robił na początku tego 19 roku? Czy przypadkiem nie robił zlecenia marzeń, na jakich pracowało kilka osób? Gry marzeń. Mm -hmm. Wielu mi mówiło, że jeśli ta, ta gra będzie u nas, to to jest gra marzeń. Jednego dnia. I to było kilka miesięcy. Teraz... Mm -hmm. Jeśli oczywiście mogą być NDA, aczkolwiek tam jakieś, mogły jakieś tam być. Nie byłem prezesem tej firmy, tylko akcjonariuszem. Ale to było ciekawe, że w pewnym momencie dostarczasz do zespołu po Fantomie dwóch, no taki temat, którego po prostu była euforia. Ja mówię, mhm. OK, jest super. I w pewnym momencie jednego dnia okazuje się, że no nie jest super, bo wszyscy odchodzą. Okay? Znaczy dostali projekt marzeń i odeszli wtedy? Yes. Ja myślałem, że widzisz, to była... Bo śledzę oczywiście, jak Creative Forge teraz funkcjonuje i widzę, że się stał no, takim wydawcą, producentem, ale bardzo, bardzo, bardzo bezpiecznych projektów. Teraz to w ogóle nie ma porównania. Creative Forge to jest po prostu akcja ratunkowa, która się mm -hmm. odbyła, dlatego że inwestorzy zainwestowali tam pieniądze. Ktoś by powiedział, a po co to ratujesz? Przecież ty na giełdzie, spółka była na giełdzie i ty nigdy nie sprzedasz ani jednej akcji na giełdzie, bo taką mamy zasadę, że nie sprzedajemy. Mm -hmm. No ratuję właśnie dla tych ludzi, którzy kiedyś zaufali innym ludziom, i wsadzili swoje pieniądze. I moim zdaniem, projekt, który był robiony w 2019 roku, był projektem marzem większości ludzi, którzy tam pracowali. Dlatego też zostali po fantomie dwójka, który był zimnym przyjęciem. To nie było super przyjęcie, na, jak na grę za 9 milionów. To znaczy, wiesz, co no średnia na, w okolicach chyba 70%, 100 tysięcy z egzemplarzy, nie pamiętam, raportowaliście w ciągu miesiąca, roku? Nie pomnę, ale wiem, że apetyty były Nigdy znacznie nie, nie słyszałeś raportu, żeby ta gra się zwróciła. To ci zagwarantuję. To, prawda. to okay? prawda. A sytuacja zespołu wtedy no, była dramatyczna. Były było jeszcze pieniądze na koncie, uh -huh. ale zadłużenia już było dużo więcej niż pieniędzy na koncie. Czyli można powiedzieć, gdzie, jeśli było tak super, dobrze i zespół dobrze się powiedzmy zarządzał, no to 18,7 miliona trafiło do zespołu. To jest wszystko w prospekcie emisyjnym publicznym. Uh -huh. Dane są. E, to, to o co chodzi? Więc, moim zdaniem, bardzo fajny pomysł, który wszedł do tej firmy, był rewolucyjny i nikt nie chciał z tej firmy się ruszać. W pewnym momencie jestem proszony, mówię, jednak chcemy się ruszyć. I co ciekawe, później się okazuje, że ci wszyscy ludzie są dalej w tym samym biurze, a wydawca fantoma, Good Shepard, jest inwestorem tego zespołu. Ktoś może powiedzieć. Może większe pensje, może, może tak, może nie, nie wiem. Nie wiem. Ja tylko Ale z wiem, że strony stracili prawa do tej marki marzeń, jak to określiłeś. I to jest do, dla mnie dzisiaj osoby, które przekonały zespół do tego, że jednak ta marka marzeń nie jest tego warta do dzisiaj uznaje ich za profesjonalistów. Bo przekonanie był, dla mnie to nie brałem tego pod uwagę, że ludzie odejdą z takiego ciekawego projektu. A to jakaś marka science fiction. Nic nie powiem, bo tam NDA były grube, ale dziwi mnie, że. znaczy i tam chyba też jest. no Inaczej, po Fantomie mhm. to nie była super sytuacja w spółce. Musiało być coś bardzo ciepłego, dobrego, żeby, żeby nikt nie odszedł z tej spółki. I to moim zdaniem zostało dostarczone. Czy była euforia w zespole? Było duże zadowolenie. Pod to były też finansowanie całe zewnętrzne załatwienie, więc zespół wreszcie. Mógł nie bać się tego, że ta nierównowaga, która się pojawia po fantomie, długi, długi ilość na koncie jakoś zostanie zaburzona, czyli stabilność pensji została. Inwestorzy już mogliby nie być po fantomie, skorzy, żeby dawać te pieniądze, a ja nie byłem skory, żeby tracić zespół. Ok, w który 8 lat inwestowałem, przypomnę, wróćmy, 2 miliony, czyli 2 trzecie wszystkich pieniędzy na początku firmy inwestuje w jeden zespół a w 13 zespołów inwestuje 35%. Znaczy sam e, cytowaliśmy już ten fragment rozmowy, e, e, no ty się o nich wypowiadałeś, e, widać było, że to jest twoje oczko w głowie, to raz, a dwa, powiedziałeś w pewnym momencie, że 40 zespołów, jakie masz pod sobą, ma mniejsze finansowanie niż ten jeden projekt. Tam było zawsze wszystko. Tam było finansowanie i jakie nie było, inaczej na przykład Phantom miał trzy możliwości finansowania. Wybraliśmy największe. Tam zawsze miało być super. Mhm. Jeśli ktoś dzisiaj powie, nie, nie był, tam nie, nie pamiętam, żeby było coś takiego, żeby nie wybrana była najlepsza opcja, bo za Fantoma bardziej obstawiał mój wspólnik, czyli dodatkowe 40%, który powiedział, kurde, Krzysiek, no, fajnie by było mieć taki zespół, na który rzeczywiście nie hamujemy się z wydatkami. Ja oczywiście w tym nie jestem specjalistą, bałem się tego, ale okej okay, mówię rzeczywiście, CD projekt nie powstałby, jeśli każdy by oglądał każdą złotówkę. Tam trzeba było jednak zaryzykować, zamknąć oczy i tak ta firma powstawała. Pierwsze developmenty były ryzykowne. Wejście na giełdę nie było prostymi drzwiami, tylko bocznymi. Jak już w 2 był grą, która, no jednak, mógł. Nie jeden mógł zostać pewnie wydawcą tej gry w rozsądnej cenie, bo jak same chłopaki z CDP-u mówiły, to nie był łatwy okres wtedy. Finansowo też nie. Były tak zwane obniżki wówczas u nich w studiu. Więc. Y nie było to łatwą decyzję dla mnie wchodzić w terytorium, w którym się. Ale rzeczywiście tam tych pieniędzy nie brakowało. Ja... Więc mi sparzyłeś się na nich? To znaczy, czy możemy liczyć, że Playway jeszcze się pojawi w grupie takie studio, które, no nie wiem, może nawet nie strategią, tylko jakąś grą Action Adventure spróbuje, no właśnie, zdobyć tego masowego gracza, ale tego masowego nawet nie takiego, który by sięgnął po, po symulator, tylko który. No Czy ta y, ign Kotaku, Poligona? To będzie zależało od zespołów. Samego takiego zespołu boję się wystartować z dużą grą. To jest jednak, ludzie mogą dzisiaj odejść, przyjść. Nawet akcje, które jednak wiążą w tym zespole, pokazują przynależność i finansową do tego zespołu i nie tylko, jednak dzisiaj też nie są gwarant, gwarantem wszystkiego. Będziemy mieli na pewno problem z tym, że Osoby, którym ja zaufałem, dałem akcje, nawet zaprosiłem na giełdę, w pewnym momencie mogą powiedzieć, ale ja chcę jutro wszystkie akcje sprzedać. Ja powiem, kurczę, no ja nie mogę tak powiedzieć, bo po prostu to jest jakaś forma zaangażowania z rynkiem. To jest jakiś partnership, w którym ja wchodząc na giełdę powiedziałem, jestem prezesem. Jeśli na przykład wchodząc na giełdę prezes staje się stroną podażową akcji, a nie prezesem, no to wszystko nam się rozjeżdża. Ten cały rynek możliwe, że będzie w, przechodził przez perturbacje. To, że ja na przykład nie sprzedaję, ludzie też mi mówią, kurde, jesteś totalnie komercyjny. No to jak jestem taki totalnie komercyjny, to dlaczego nie sprzedaję tych akcji? Dlaczego, nie, dlaczego na przykład Playway nigdy nie sprzedał żadnej akcji spółek giełdowych, które weszły na giełdę? Mamy w nich 450 milionów. Dlaczego? Bo nie. No ale jak, bo nie, no. mógłbyś na przykład zainwestować te pieniądze w jakieś nowe przedsięwzięcie? Nie, bo chcę pokazać, że my będziemy na tym okręcie, nawet jeśli on będzie huśtał, nawet mm -hmm. jeśli się coś stanie, nawet jeśli taki um, CFG, no kurczę, no, tam był problem. Akcjonariusze wsadzili wiele milionów pół roku wcześniej, widząc możliwość, że Fantom Dwójka, uh, no Fantom dwójkach jednak na prezentacjach inwestorskich, tam były. Bardzo fajne liczby. I tam były jakościowa obrona. Raczej mówiliśmy, czy to będzie 84 czy 86. Na Mixedzie to tam, znaczy mówiliśmy, ja w mm -hmm. ogóle w tym temacie nie byłem, bo powiedziałem, ok, ja się po prostu do tego nie nadaję, jestem tylko do tego, żeby pokierować, pokazać, poznać z ludźmi, czy wybrać najlepszy dom maklerski ale to zostawiam im tą drogę. Oczywiście, że ktoś powie, no to po co się pojawiłeś jak w, po Fantomie? No po Fantomie ilość pożyczek versus to, co na koncie zaczęła niepokoić tylko mnie, tylko i ludzi. A ludzie umieją też czytać raporty. Jeśli taki pracownik widzi, że tam jest jakiś bilans ujemny, mimo że tyle pieniędzy zostało przytransferowanych do spółki, mimo że jeszcze spółka dopiero weszła na giełdę i wzięła tyle milionów akcji i... Zgodnie z prospektem i wypowiedziami, no gra miała być hitem, miała się spłacić, no to ja bym powiedział, że niektórzy pracownicy mogli dojść wtedy do wniosku: Kurczę, czy to jest stabilność, czy kiedyś nie zabraknie w projekcie w połowie projektu, i czy wtedy nie będę miał jakiejś wyrwy w portfolio, bo się okaże, że robiłem dwa lata grę. I wtedy wprowadzenie pomysłu, marzeń, który no kurczę, wszyscy powiedzieli super, super temat. Plus, finansowanie na ten projekt marzeń, które by było zapewnione, by było super, ale z jakiegoś powodu. No, mogą być proste powody. Ok, no, tu by było, akcjonari tam akcjonariuszy było mało. Okay? E, aczkolwiek, w, w, tu, gdzie ten, w, po przejęciu tego zespołu, też akcjonariat nie był na tych pracowników. Powiedzmy, dla pracowników w tamtym momencie możliwe, że pensja była tylko ważna. I nawet jeśli ja nie zarządzałem w żaden sposób pensjami, możliwe, że ktoś zadecydował, że na przykład w innej spółce, w innym podmiocie dostaniesz 2000 więcej. I ktoś mógł pomyśleć sobie, no to jest jednak lepsze dla mnie niż nawet portfolio. Na przykład. Trudno powiedzieć, ale na tamten moment bardzo żałuję, że tam to się nie udało. I zespół, powiedzmy sobie, no bardzo się mocno porozpadał. Jakby tam przejrzeć portfolio, tak jak było, wiem, że chyba Remik odszedł pod do CD projektu, a był w takim Kortimie, chyba już po miesiącu, że to był chyba szybki temat. A no, Łukasz Jarnowiecki też na samym początku. I to, no to powiedzmy sobie, z tego Kortimu, tam się na pewno losy jakoś tam pozmieniały pewnie. Ja na pewno żałuję, bo to, był, to było taka gorycz z mojej strony, że w, w zespół, w którym akurat jedyny, w którym nie żałowałem nigdy nic, mhm. Poniosłem największą porażkę wtedy finansową i musiałem mocno się napracować, bo te gry, które ja nawet pokazywałem, koncepcję Aircraft Carrier, tamtej ekipie słuchajcie, a ja może taką preprodukcję wam zaproponuję, żebyście wprowadzili, no tamten zespół nie był zainteresowany, a już nowy zespół przejmujący to, który musiał dla akcjonariuszy wyratować tę spółkę, no bo nikt nie chce, żeby ludzie tracili i mieli do Game Devu później, no chciałem, żeby też jak najszybciej wprowadzał do produkcji. Nie jestem fanem tego, żeby pokazać preprodukcję i za trzy lata może też pokażę nowy screen. Nie no, chciałem, żeby pokazać szybko demo, prolog. A House Sleeper City od Creative Forge, które jest chyba trzy lata właśnie, w, że tak powiem, jakimś dziwnym twórczym limbo? Myślę, że trzy lata będzie całkowitym nie, nie bo dwa i dwa i pół roku się zespół rozpadł. Może ze dwa, natomiast już nawet… A dwa może tak. Ale robią go ci sami ludzie, którzy pracują przy Aircrafcie. Jest to rozłożony zespół, który zresztą de facto jest chyba tam dwie przecznice od starego zespołu. Więc jakoś to się inaczej, można by było prościej to załatwić po prostu zapomnieć mm -hmm. o tym temacie, a nie walczyć, wprowadzać nowych, bo zyskać za dużo już nie zyskaliśmy. Ktoś powie: OK, ale fakcjach teraz macie 50 milionów na przykład. No tak, ale zgodnie z moją zasadą, którą niektórzy uznawają za dziwną, no jednak na rynku akcyjnym nie sprzedaliśmy żadnej akcji. Możemy sprzedać wcześniej, możemy na przykład w jakimś IPO brać udział, ale jak już się zaczyna sesja, to jednak jesteśmy stabilnym akcjonariatem i akcjonariusze jedyni, jako jedyni co zainwestowali mogą wejść i wyjść. Problemem się pojawia, że mimo że my staramy się, żeby był stabilny akcjonariat ze strony Playera to może się pojawić kiedyś prezes, który powie sorry, lock up, mi się skończył w sumie rok temu, a w ogóle to zacząłem sprzedawać. Trudno. Mamy w wielu firmach większych z dobrym stażem widzimy, że czasem sprzedaże nadchodzą prezesów. To, że jednak u mnie ten, ja jestem na, chyba na 41%, wielu się dziwi, to dlaczego nie sprzedać tego na przykład? No a ja mam troszeczkę inny cel, mimo że nikt w to nie wierzy, no bo no, kurde, no cel jest jesteś komercyjny, biznesowy, masz ten cel, no to, no to bym sprzedał przecież, zeszły rok był super, na co bym czekał? Nie było ofert na kupno? Sorry, to trzeba być naiwnym, żeby nie Myślę, że nie było. Były. Tylko, że cel jest, żeby w, chciałbym naprawdę zrobić największą grupę deweloperską na świecie i możliwe, mm -hmm. że już jestem. E, a życie rentera znaczy, i to mi się podoba. To, że można o tym walczyć, to, że możemy na Twitterze czasem wymieniać e, niezgodności, to, że mogę poprawiać, to, że pokazuję jakiś standard, który nie wszystkim pasuje. Na przykład, inwestorzy też czasem mówią, duża ilość powie: OK, fajnie, że. Sam bronisz swojej firmy na Twitterze, bo to jest takie prawdziwe. Nie? A mhm. inni powiedzą: Kurczę, no, ale to jest dziwne, to jest dziecinada, firma za tyle pieniędzy nie powinna. Ale ja jestem prezesem i decyduję, jak ja będę prowadził swoją firmę. Wielu na moim miejscu na przykład jutro by ogłosiło: Robię grę, a kurs by nie poszedł do góry? Bo jasne. To znaczy, nawet by nie ogłosili, tylko by bardzo mocno zasugerowali, bo to tak dość często się ostatnio zdarza taka strategia, że y, spółka znikąd zapowiada jakiegoś AAA jeszcze na podstawie znanego polskiego pisarza. Bo przecież poza Star Warem mamy yy, Idę Dusty z Inkwizytorem, yy, dwie powieści, bo chyba Cyberpunk i yy, yy, jakaś jeszcze jest Kocłowski, pan nazwiskiem. Game Deck od przecież też na podstawie Marcina Przybyłka, Seo Slayer od Pyramid Games. No jest, jest tego dużo rzeczywiście. Także tak ja bym na, na do nich dymek. poważnie podchodził, znaczy inaczej, do swoich gier poważnie podchodzę po Demie i Prologu. Jeśli ktokolwiek by nie zarzucał, to cały czas to mówię, demo mm. i prolog, jeśli nie ma tych dwóch, albo przynajmniej... nie. nie każdy je... gra się nadaje do demo i prologu, nawet Detalion przecież wydający, no schizma trzeciego de facto, stwierdził, że właściwie, chyba Detalion, że, że się nie nadaje do takich Bum gier. Bam Simulator. Bam Simulator to jest osobna kwestia, ale któraś ze spółek z waszej N Nesalis grupy... raczej ten, um, NeMezis raczej wyszedł już. Na mezizwierze, tak, 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 ale była jakaś. Yy, ktoś to tłumaczył, że właśnie takie eksploracyjne przygodówki to nie do końca. Developer jest... ma zawsze m, może mieć swoje racje, mm -hmm. a ja później, tak jak boom simulator, czyli to też pokazuje, że jednak jest wolność. Ja tylko mówię, słuchajcie, inwestorzy w aktualnościach. Nie wiem, jaka będzie premiera. Nie ma dema, nie ma mm -hmm. prologu. I to mówię od pół roku, jak tylko się dowiedziałem, że deweloper mówi nie. Tak. Więc inwestorzy też mogą dużo spokojniej do tego podchodzić. Nadzieje co do tego, tego tematu spadają o połowę. Czy to jest normalne zagranie rynkowe? No, pewnie znalazłoby się jakichś paru prezesów, co by powiedziało, że i tak będzie super. U nas nie ma informacji. Informacja fajnie by było, żeby prezesi podchodzili podobnym torem albo wyznaczyć kanon, że inwestorzy błagamy, weźcie w, w, wnioski z danej premiery, wyciągajcie jeden dzień po. Dwa dni po trzy. Wiecie ile są, ale tego nikt nie interesuje, bo wtedy już jest za późno. Analitycy też chcą robić na chleb, więc My akurat, może rzeczywiście czasami powiem o łyślistach, bo już w aktualnościach, nagrywam co miesiąc takie aktualności dla inwestorów, jakby ktoś nie wiedział, one są publiczne na naszej stronie i czasami nie było już w ogóle o łyślistach nic, bo tak z jednej strony zostały one uznane przez no niepewne, mieliśmy przecież duże zawichrowania, a jeśli już rynkowo uznaliśmy, że one są takie niepewne, no to już przestały podchodzić pod raporty ESPI. Bo mm -hmm. Jako e, raporty ESPI też są kreowane, m, publiczne raporty, m, na podstawie tego, co się dzieje na rynku. I same urzędy też nie wiedzą, jak do nich podchodzić, no bo czy to są ważne, miarodajne. No problem w tym, że się zamieniają czasem właśnie z, w instrument marketingowy, a nie powinny służyć takim celom. E, znaczy inaczej. E, jeśli chodzi o m, e, moje informacje, uśliście już nie są w raportach. Ostatnie mm -hmm. były z tak. 15 miesięcy temu. Teraz po prostu są informacjami, kończę aktualności, mówię słuchajcie za, za 30 sekund wyłączcie odbiorniki, za 30 sekund będę mówił o wishlistach, kto nie chce niech nie słucha, <laughs> ale faktycznie jeśli wraca, wracać już do raportów jest duże nagromadzenie dziwnych raportów, moim zdaniem ESPI, to że ja mówię za siebie, ja staram się dziwnych raportów nie puszczać, czyli nie będzie u mnie raportu, że planuję grę, taką zrobić albo preprodukcję jutro wypuścić. Nie negocjujesz z radną firmą, która się zajmuje fotowoltaiką? E, tak. znaczy Staram się, żeby te raporty były sensowne. E, duża różnica jest między New Connectem a GPW, tak. bo New Connect dużo zaakceptuje, a regulator przy GPW moim zdaniem wiele razy by tam zapukał, um, że taki raport nie powinien być, ale rzeczywiście no. New Connect jak już został <laughs> często nazwany jest takim bardziej otwartym światem na inicjatywy, delikatnie mówiąc, i tam się więcej dzieje. Ale myślę, że te raporty powinny się uspokoić. To też trzeba, jeśli jest nowy podmiot, wszedł na giełdę, na przykład, nie ma obrotów, hipotetycznie, no to ci akcjonariusze na pewno na tego prezesa, który jest pierwszym prezesem, on dopiero naciskają, proszę coś powiedzieć. No i co taki prezes ma? Tylko, że prezes nie powinien być pod naciskiem akcjonariuszy. Nigdy powinien oczywiście. Będzie źle wyjść na parygadę i powiedzieć, co czasami tego nie robią, ale jak jest nacisk scenariusze, on musi robić swoje, ale życie pisze nam różne scenariusze. To chciałem zapytać się, jakie nam napisze scenariusze w najbliższych latach, bo tak jak wspomniałeś, rzeczywiście jest troszeczkę yy, widoczne odejście od komunikacji za pomocą Wishlist, bo. Pełna zgoda, no, tutaj były dyskusje, w które się angażował przecież też Michał Gębicki, jak, jak ta lista wpływa, natomiast to jest coś, co ty ostatnio zwłaszcza artykułujesz, że zamierzasz wprowadzać mniej jednak spółek na giełdę i bardziej umacniać zespoły, które masz, nawet odkopałem sobie... Twój wywiad dla Parkietu sprzed roku, w którym oceniłeś, że rynek jest tu cytat, oczywiście, rozgrzany. I pozwolę sobie fragment przeczytać. Jest Hossa i wydaje się niektórym, że będzie trwała wiecznie. Poziom niewyedukowania rynku podczas Hossy jest wysoki. Kuriozalne jest to, że część firm przeprowadza testy, ale nie wyciąga z nich wniosków, i nawet gdy są symptomy, że gra może okazać się porażką, to i tak wypuszczają ją na rynek. Gdy przyjdą trudniejsze czasy i wycenę się urealnią, w grze pozostaną te firmy, które mają zdrowy biznes i realne perspektywy. Na wzrost. Jak więc będzie Playway działał w najbliższych latach, i czy rzeczywiście, no, po tym będzie bardzo intensywnym na New Connect, możemy oczekiwać, że tych spółek będziemy debiutować jednak mniej? Jedną rzecz tam poprawił, że nie mówiłem, że mniej spółek zadebiutuje, tylko że mniej założymy. Czyli ten tekst się mhm. zgadzam, tylko do tego zdania Dobrze. wcześniej. Mniej raczej będziemy zakładali, i to widać w tym roku, bo tak, rynek jest inny. W zeszłym roku. Z jednej strony otwieraliśmy drzwi, wchodzili deweloperzy, z drugiej inwestorzy i te pieniądze od razu znajdowały się na stole. Czyli rzeczywiście to był rynek HOSY i z tym nikt tak było. W tym roku te zespoły raczej zapraszamy do spółek, które tak, mają już pieniądze na koncie, jeszcze nie mają na siebie pomysłu, a na przykład wchodzi zespół, który ma na to pomysł. Mhm. Więc nawet z kosztem Playwaya oddamy udziały, czy podzielimy jakoś te udziały, żeby im było raźniej tworząc dwa zespoły. Ale zagłożonych spółek, jak w zeszłym roku było multum, to w tym roku jedna. No musi być naprawdę coś specjalnego i ten okres poznawczy, gdzie my się poznajemy, patrzymy, jak oni pracują, jeszcze mają nas subkąta na pewno, dużo się wydłuży. No, w zeszłym roku działaliśmy dosyć szybko. Są zespoły, z których myślę, że jeden, dwa, z których nie do końca jestem zadowolony. Czyli osoby, które obiecywały w miarę takie działanie, później tego A, nie było, to zespoły. A właśnie nie chcę o nich mówić, co nie ale na początkowej fazie i jeszcze cały czas mam nadzieję, że zatrybią za do tego, co było. Kompetencje, o których mówili, możliwości działania, pracownicy, jakich mają, no, nie do końca się potwierdzili później ze wszystkim, ale powiedzmy, że tego było mało w porównaniu do tego, jaka to była szeroka fala, ale to był rok rozgrzany. Dla, dla wielu branż. Um, czy ten, teraz chciałbym, żeby te podmioty... Więc teraz tak, jeśli chodzi o przyszłość wejścia na giełdę, trzeba sobie pamiętać, jeśli były spółki, które zbierały crowdfundingiem na przykład, to czy one mają duże sukcesy czy nie, to i tak wejdą na tą giełdę. No wtedy spółka odchodzi od nas częściowo, podchodzi sobie pod inwestorów, już tam jest 10-15%, a rozwodnienie akcjonariatów w crowdfundingu, powiedzmy sobie na 100 osób albo 300, mówi jasno, chcemy giełdy. Więc to nie jest kwestia, czy ja zmniejszę ilość, nie, ilość spółek, która wejdzie na giełdę, jest ściśle skorelowana z tym, ile pobrało pieniędzy od inwestorów. I większość z nich raczej obiera drogę giełdową, bo tak te zarządy informowały tych inwestorów. Będą też takie spółki, które pewnie nawet mimo, że miały inwestorów, to nie wejdą na giełdę. Skończą się pieniądze, ludzie będą niekompetentni, nie uda się wesprzeć. Mamy już pierwszą spółkę w ogóle, którą zamknęliśmy. Zamknęliśmy. Y Mieliśmy taką spółkę K202, którą zapnęliśmy rok temu przed zespół, mówi "Kurczę, wejdziemy w tą spółkę ożywimy ją. Weszli nie ożywili. No jednak nie udało się. Jednak e, oczywiście czy w zeszłym roku byli inwestorzy skłonni w tą spółkę zainwestować? Tak byli. Leżało milion 700 już, żeby e, weszło w tych ludzi, mhm. e, ale jednak zapadła decyzja, że nie może być ustaliliśmy, że ten zespół nie, jest, nie będzie w stanie. Mogą być inwestorzy, po prostu popełnić błąd. Nie, nie, nie wpuściliśmy. Tak, ktoś powie, kurde, ale Waszą spółkę, w której jesteście akcjonariuszem, ludzie by wsadzili mi się. Tak, tak, w Pixel Interactive były zapisy, i tak nie było. Dobra, ale w takim razie jest jedno zdanie, od którego bardzo bym chciał, żebyśmy uciekli. Wspomniałeś, że jeszcze w zeszłym roku z jednej strony domu wchodzili twórcy, z drugiej strony wchodzili inwestorzy. Czy rok ubiegły, premiera Cyberpanka w jakiś sposób zachwiała nastrojami, jeżeli chodzi o inwestorów? Nie, nie, nie wchodzą że tak, nie garną się. Nie, Cyberpunk to raczej to były fundusze kapitałowe, to były duże pieniądze, tematy bardziej spółek GPW, um, raczej nie tematy inwestorów, którzy upatrzyli sobie nasze małe mhm. spółki. Targetem byli ludzie, którzy tak, zarobili dosyć duże pieniądze na PLW mhm. i oni często się przewijali, bo trzeba jasno sobie powiedzieć, PLW jakby nie było, weszło na giełdę w cenie akcji, powiedzmy w ofercie akcji za. 64 miliony, no i w pewnym momencie ta wartość tam poszła z 10 razy, czyli ilość ludzi, którzy zarobiły, a może jeszcze sprzedali, była jakoś. Jeśli tylko tych część ludzi do nas wróciło, że uznają, że to już jest spółka droższa, dojrzała i oni chcą jednak inwestować w, bardziej w startupy, bo tak pamiętają Playwaya czy inne, no to oni dosyć mocno wrócili z tymi pieniędzmi i oni upatrują raczej w tych małych. Więc CD Projekt nie. Bardziej chodzi o tą stagnację, która... WIG Games przez ostatnie pół roku spadł 29%. No, mniej więcej tak. No, powiedzmy sobie. Może teraz już odbił, powiedzmy, ale większy spadek niż 20%. To jest coś, czego nie widzieliśmy wcześniej, bo raptem, raczej on to rósł. I mimo, że ciężar w tym WIGu Games, tego cdp będzie znaczący, to inne spółki też pociągnęło. No wszyscy i Bici, i Wy, i Creepy przecież 20, wszystko, kilkanaście procent. Co? Wszystko pociągnęło. De facto chyba te mniejsze spółki mogły mniej oberwać, ale na nich z kolei mogły się też skończyć trochę obroty. I to jest drugi problem giełdy, czy zawsze te obroty będą dominowały. Ale co mamy innego do inwestowania? Pieniędzy jednak na świecie przybywa. Dodruki przez rządy są. Ameryka jasno mówi, ile będzie dodrukowywać tych pieniędzy. Ilość wychodzenia w spółek z giełdy takich drogich jest, jest znacząca. Jeden za drugim widzimy wejścia, a możliwości inwestycyjne w Polsce nie aż takie duże. I track record nawet małych funduszy, które by powiedziały, że idziemy drogą PLW. No takie są małe fundusze, nawet rodzina. I oni mówią, po 50 tysięcy hipotetycznie na przykład inwestują w 20 podmiotów. Track record, że stracą na tym. Okej, okay, nie, nie będę tego w ogóle mówił, ale są osoby, które mówią, że to, to jeszcze jest ciekawe. Oczywiście te spółki są wyżej wyceniane niż były. 11 bit kiedyś wchodził za um, 3 miliony. Mi proponowano pewnie wejście wtedy za 5, tylko powiedziałem, muszę sobie udowodnić, wchodziliśmy chyba od 330, ale to, to też był trochę wyjątek. Dzisiaj, czy wtedy, czy dziś, nikt nie chce tyle czekać. Każdy chce wejść jutro na tą giełdę uh, i raczej wstrzymuje niektóre zespoły, żeby poczekały na sukces. Code Horizon na przykład. Mało się mówi, co by było jakby... Statystyki sprzedaży Gold Rusha konsolowego, który jest tam od 10 dni, mhm. są wyraźnie poprawne. delikatnie mówiąc, drugie miejsce w Niemczech, a dzisiaj jeszcze też czytałem ktoś jakieś formy przelicznika znalazł, że jednak po 10 dniach ta gra jest wyżej w przelicznikach niż Greenheel po dwóch dniach. A tu mówimy, że no, to oznacza, że. Albo temu dobrze, albo temu źle, ale to jest dobre. I co by było, jakby spółka była giełdowa? Pewnie by było poprawnie. E, nie przesadzając z jakimiś ciepłymi słowami, ale poprawnie mogłoby być, a mimo to spółka cały czas mówi, my chcemy jeszcze sobie udowodnić. Dzisiaj nawet dzwoniłem, jaki macie plan? Chcecie na giełdę czy nie chcecie, bo ja nikogo nie ciągnę. To też jest kolejne jakieś błędne mm -hmm. koło. Jak ktoś mi mówi, kurde, ty w każdego chcesz wsadzić na giełdę. Proste pytanie, dlaczego nie wsadzam House Spółka by była pewnie... Miliard wyceny były. Dlaczego? Mm -hmm. No, mówimy, no że. Chcą. Nie, ja jestem głównym udziałowcem. Mógłbym powiedzieć, wejdźmy na giełdę, będziecie mieli w akcjach tyle pieniędzy. Mhm. Po prostu uznajemy, że nie ma takiej potrzeby. No dobra, ale ty, sam pamiętam, jak w 2016 Playway wchodził, mówili, że bardzo się cieszysz, ponieważ spółki giełdowe się cieszą większą widocznością. Marketingowo to nawet dobrze robi. I to nie jest rzeczywiście tajemnica, że jeżeli mamy nawet taką, bym powiedział, prasę głównego nurtu, jakąś właśnie wyborczą politykę, no to one bardzo często dostrzegają spółki giełdowe plus technod. I co do zasady, bycie na giełdzie no jest, yy, gwarantuje Ci też jakąś widoczność, gwarantuje Ci jakiś rozgłos. I okay. mogłyby na tym skorzystać chyba. E, tylko po co skorzystać? Frozen District jest już u nas, częściowo korzysta. 80% mamy w spółce i spółka giełdowa powinna mieć plany emisyjne. Mm -hmm. Lub powinna mieć chęć sprzedaży tych akcji przez akcjonariuszy. Dwie możliwości e, przy, w tym przypadku. Chęci akcji nie ma. Sprzedaży, chociaż na pewno byłby to intratny biznes. A możliwości potrzeby pozyskania środków nie ma żadnych. Spółka dywidendowa w miesiąc temu wysłała za zeszły rok do Playway 30 milionów złotych. Oficjalnie ogłoszona. No to po co? Jeśli nie mamy planu, ale nie chcemy sprzedać, toś powie, OK, ale są prezesi, którzy jednak wchodzą na giełdę i chcą sprzedawać swoje akcje za setki milionów. Ale akurat w wielu przypadkach nie zawsze to działa. Chłopak od Karmechanika czy też czasami jest mit, że Playway mało płaci, to proszę sobie zobaczyć też jak, jak kształtują się nasze koszty tantiem, czyli kosz, koszty nasze nieoperacyjne, tylko koszty, fina, no, koszty operacyjne, niefinansowe. I to są dziesiątki milionów, które rocznie wypłacamy tym deweloperom. Oni nie są zainteresowani już niczym, tylko chcą robić swoją grę. Nawet giełda i możliwość wyceny ich akcji za miliony nie jest aż tak Ciekawa w porównaniu do tego, co obecnie mają. Eee, Krzysiu, moglibyśmy jeszcze bardzo długo o giełdzie rozmawiać. Chciałem na sam koniec trochę ci posłodzić właściwie. To znaczy, zastanawiam się, czy trochę nie wyprzedziłeś swojego czasu, bo jak tak teraz sobie patrzę na te duże zespoły, te takie, które liczą po kilkaset osób w Polsce, mam tutaj na myśli czy People Can Fly, czy CD Projekt, czy Techland, czy Flying Wild Hawk, czy Eleven Beat Studios. No to one wszystkie, zauważ, odchodzą od takich bardzo dużych produkcji, które no też z racji tego, że budżety rosną, że coraz więcej trzeba deweloperom płacić, coraz większe są koszty marketingu, coraz większe ryzyko, no po prostu mogłyby je pociągnąć na dno. I teraz rzeczywiście każde z, z tych studiów tworzy po kilka projektów równocześnie. I Właściwie no trudno mi tutaj nie dostrzec tego, że ty bardzo konsekwentnie budujesz swoją grupę, ciągniesz tych wózków już w tym momencie kilkadziesiąt, no, któryś z nich przyniesie ci rzeczywiście, no, no, któryś okaże się wypełniony złotem, natomiast reszta niekoniecznie wcale musi być, być super rentowna. I czy nie jest trochę tak, że ten właśnie model, który ty uprawiasz, czyli właśnie model zdywersyfikowanego ryzyka, budżetów, które no, nie przystawały do budżetów tutaj konkurencji z podznaków wyżej wymienionych firm, nie jest modelem przyszłościowym. Nie jest tym, w czym, no, w jaką stronę ta branża zmierza po prostu? Konferencja 11 bit wczoraj? Tak. A informacja o tym, że mniejsze zespoły będą. Razem we współpracy, w mm -hmm. to było. Ja wytwitowałem to, że ciekawy pomysł. E, <laughs> pytanie, czy, czy do tego już tam nie doszedłem 10 lat temu. Zespoły, które razem współpracują w grupie, e, mają cross-promocję, możemy szybciej się adaptować do sytuacji, nie ma nerwicy z premierą ala CD, CD Projekt. To są na pewno nerwowe tematy. Ja przechodziłem nerwy dwa razy. Agony. Mm -hmm. To były duże nerwy, bo to była pierwsza m, bardzo duża, poważna porażka giełdowa, gdzie ten kurs i y, 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 brak zaufania do mnie, że jesteśmy w stanie w ogóle testować gry. jakoś o, oczekiwanej gry tak słaba. Druga, karmechanik y, 18 w początkowym tygodniu, G, gdzie dzisiaj mało kto pamięta, bo gra ma 95% jakości, overall w ogóle, ale wtedy było. 12 na starcie w pierwszej godzinie, w drugiej 21, a na Mixedzie mogliśmy być tydzień czasu, może dwa. To nie było zielone sielankowe przedstawienie wtedy. I te dwa spowodowały, że ja się wewnętrznie pewnie postarzałem o 5 lat, bo karmechanik mocno uderzył. Oczywiście plusy i minusy. Do dzisiaj na przykład jeden dom maklerski mówi, że dosyć poprawnie poszedłem do agony. Jak wszystko się okazało, że agony jest grą słabą, mm -hmm. delikatnie mówiąc, powiedziałem tak, jest grą słabą i nie będzie lepsza. Są oczywiście inne podejścia do tego um, innych prze przewodniczących podmiotów, którzy mówią, jest dobrze, co nie, ale no niestety nie pomaluje się tej trawy. No jak jest słabo, to jest słabo, co nie? A w, tylko, że drugie tąpnięcie było jeszcze gorsze, bo jeśli w agony nie wyciągnęliście wniosków, to dlaczego Karmechanika tak spuściliście w mhm. takich rewusach? To jeszcze były testingi zespołu wewnętrznego, zaufanie do dewelopera Darka od wielu lat, że jednak dał radę, a nasi testerzy no dwóch testerów, za mało, za mało później zmiana, więc zobaczymy. Jest rzeczywiście. Część spółek, które, no, jakby nie było tak, ile było produkcji wypuszczanych, jak nie było Playwaya, ile było spółek zależnych, zakładanych przez inne spółki, jak nie było Playwaya, e, ile było renowatorów, to już nie powiem, ile było, sp że spółka inwestuje w kolejne podmioty. Jest, jest wiele rzeczy, które wcale nie mówię, że są moim patentem, ale prawda jest taka, że przede mną za często to tego nie widywałem. Delikatnie mówiąc. Ukryć się nie da. Przypomnę, że naszym gościem był człowiek, który no właśnie, własną drogę ma wpisaną już w nazwę firmy. Raz jeszcze dziękuję. Krzysztof Kostowski, prezes grupy Payway. Dziękuję.